Miło mi Państwa powitać na drugim w zasadzie spotkaniu z cyklu Zagubieni w przekładzie. Pierwsze spotkanie wydarzyło się gdzieś tam w połowie czerwca i gościem był Jerzy Koch. Natomiast dzisiaj mamy aż trójkę gości i gościnie, w sumie dwójkę gości i gościnie, jeżeli mielibyśmy być tutaj poprawni. Czyli jest z nami Kaja Gucio, Maciej Świerkocki i Krzysztof Majer. Dzień dobry. Myślę, że to jest dobra reakcja. I tak chwilę przed spotkaniem rozmawialiśmy, że zrobiło się trochę gdyńsko z tego względu, że mamy tutaj Macieja Świerkockiego, który w zeszłym roku dostał literacką Gdynię za nowy przykład Ulyssesa. Mamy też... Tak. I to była grupa śmierci w zasadzie wtedy, jak pamiętam, jak zobaczyliśmy te wyniki. To każdy. Tak, że grupa śmierci, każdemu się należało, ale wygrać mógł tylko jeden. A w tym roku z kolei właśnie zarówno Kaja Gucio, jak i Krzysztof Majer też są nominowani za swoje przykłady Kochanki Wittgensteina i za Chronologię wody, jeżeli dobrze pamiętam, więc trzymamy kciuki, więc zrobiło się nam trochę gdyńsko i... O tych przykładach w zasadzie chyba nie będziemy rozmawiać dzisiaj za bardzo, bo punktem wyjściowym do dzisiejszej rozmowy jest moda na robienie nowych przykładów klasycznych, powiedzmy, powieści albo powieści, które mają przykłady, które na przestrzeni wielu lat stały się kultowe. I przyświecają dzisiejszej rozmowie takie słowa Jerzego Jarniewicza, który przy okazji wywiadu dookoła portrety artystów w wieku młodzieńczym Joyce'a powiedział, że przekład powinien być nigdy niekończącym się procesem. I właśnie może od tego zaczniemy. Czy wasze postrzeganie przekładu też tak się ma właśnie, jak tutaj profesor Jarniewicz wyłuszczył przy okazji swojego nowego przekładu portretu artysty w wieku młodzieńczym? Możemy zacząć od Kai. Tak. Też tak myślałem. To są rzeczywiście moda, jak to określiłeś, powiedzmy, się pojawiła może i tak świadomość tejże mody pojawiła się stosunkowo niedawno. Natomiast takie retranslacje nie są niczym nowym. Bardzo często, kiedy odnosimy się do klasycznych tłumaczeń, nie mamy świadomości, że to jest liczba mnoga, to nie jest jedno. Na przykład, takim wręcz podręcznikowym przykładem może tutaj być Ania z Zielonego Wzgórza, którą tutaj boje toczyli i toczyły osoby komentujące zwłaszcza. A to był bodajże 15 albo 16 przekład nawet z tak, kolei. Tak. Nawet trudno czasami ocenić, bo to też wynika ze specyfiki branży w różnych epokach, tak, bo to też to wszystko jest dynamiczne, to wszystko się zmienia. Więc też bywa tak, że to, co uważamy za absolutny w kamieniu wyryty kanon, no, jest bardzo płynny. I teraz po prostu wydaje mi się, że jesteśmy trochę bardziej tego świadomi. Myślę, że to też jest efekt naszej tłumackiej widoczności coraz większej, prawda, bo to wychodzimy z cienia od kilku lat bardziej niż w poprzednich latach. Z lodówek. Właśnie to też się pojawia zarzut coraz częściej, że dosłownie wychodzimy z lodówek. I to też zwraca uwagę na to, że pomiędzy autorem, autorką, a osobami, które tekst czytają, jeszcze ktoś stoi i to ten filtr robi się coraz wyraźniejszy, może widoczniejszy. To jest taka ciekawa sprawa, no, przy której bym się na sekundkę zatrzymał, robiąc taką oczywiście dygresję, bo nie byłbym sobą, gdybym cię nie złapał tutaj za język. Dlatego, że w tym samym bodajże wywiadzie, w którym padły właśnie te słowa Jarniewicza, też pojawiła się taka refleksja, to było około 2010 roku, że ta moda na nowe przekłady jeszcze nie została podłapana przez czytelników. Wtedy natomiast była ta kwestia, że tłumacz i tłumaczka nie byli jeszcze tak widoczni, jak są teraz. A teraz z kolei coraz więcej się mówi o nowych przekładach i one wzbudzają faktycznie czasami sensacje, nie tylko w komentarzach na Lubimy Czytać, ale też w prasie, czy też nawet na Onecie pojawiły się jakieś tam artykuły radia, takie dosyć popularne również robiły materiały na ten temat. I to wynika prawdopodobnie z tego, co mówiłaś, czyli że wychodzicie z tej szafy. Tak, to coraz częściej się wypowiadamy. Bardzo mnie dziwiło na samym początku, kiedy jakieś redakcje, czy właśnie dziennikarze, dziennikarki byli zainteresowani, co ja sądzę na temat przekładu, bo naprawdę nigdy wcześniej w ogóle nie przyszło mi do głowy, że ktoś może pytać tłumacza, tłumaczkę poza studentami translatoryki, którzy błagają jakieś tam do wypracowania, do pracy semestralnej uwagi. Wtedy można odpowiedzieć, przepraszam, ale ja nic nie sądzę, ja to po prostu robię.
No więc, no więc właśnie. I to, w, to jest tak, to jest pokłosie takiego właśnie, takiej większej świadomości. Pewnie też można pociągnąć to dalej, znaczy, myślę, że też świadomość, na przykład znajomość języków też powoduje, że już świadomi czytamy, prawda? Bo to też inaczej jest, kiedy obcuje się z tekstem i to jest jedyna wersja, z jaką mamy kontakt. Nie jesteśmy w stanie wyłapać tego, co jest pod spodem. Ludzie już teraz mówią coraz większą liczbą języków, więc jakby też są w stanie porównać, bardziej świadomie czytać. I to, to myślę, że tych czynników jest mnóstwo, ale to ja uważam, że jest to bardzo, bardzo zdrowy trend. To, to w, taka właśnie, no to coraz większa świadomość czytania tekstu i tego, na ile, z ilu warstw się składa. Macieju, to masz też kilka nowych wersji przekładów na koncie. Krzysztof ma ich trochę mniej. Bym powiedział, że jesteś dopiero, na, dopiero się wypuszczasz na raczkuję wodę. Dopiero. Jesteś po prostu niemądny na razie. Co robić? Znaczy, no, wiesz co, Gabriel, ja bym powiedział, że znaczy, ja nie uważam, że to jest moda, szczerze mówiąc. Znaczy, mnie się wydaje, że gdyby się przyjrzeć, że to jest trochę naturalne zjawisko, po pierwsze, zaraz wytłumaczę dlaczego, a po drugie, jak się spojrzy na historię przekładu, no, jeżeli się przyjrzymy na przykład temu, co się działo, powiedzmy, od połowy XIX wieku do 1939 roku. Ile było przekładów Nietzschego, Edgara Poe, no, najróżniejszych autorów, Dickensa. Robiono to właściwie cały czas, no, to znaczy co kilkanaście lat, co dekadę powstawał jakiś nowy przekład takiego, czy tego rodzaju kanonicznego dzieła. Szekspir miał ile przekładów przed wojną. Natomiast wydaje mi się, że po 89 roku u nas, bo już wszystko zostało wywrócone do góry nogami, więc zmienił się też rynek książki. I to, co najpierw robiliśmy jako czytelnicy, tam wydawcy, tłumacze i tak dalej, to nadrabialiśmy różne zaległości, czyli wszyscy się rzucili na książki, których nie można było wcześniej wydawać. No, wszystkie te luki jakoś zostały zapchane i wszyscy zapomnieli o nowych przekładach klasyki, czy nowych przekładach. Nie chcieli tego wydawać. Znaczy, sądzono chyba słusznie, że tamten czytelnik nie będzie jakby zainteresowany specjalnie tymi takimi tekstami. A teraz no, rynek się już jakby trochę nasycił tym właśnie, czego nam brakowało. Ja tu myślę absolutnie o książkach o całym spektrum, tak? O ludlumach przysłowiowych i o książkach poważniejszych, wysokoartystycznych. Ale to już mniej więcej się zapełniło, no więc teraz szukamy jakby nowego czytelnika, nowego celu, myślę, tak, wielu właśnie takich mniejszych wydawców, znaczy mniejszych w sensie, nie wiem, liczby zatrudnionych osób, ale nie małych na rynku. Nie będę wymieniał ich nazw, żeby nie robić reklamy nikomu, ale no jak tu siedzimy, każdy z nas wydał przynajmniej jedną albo i więcej książek właśnie u takich wydawców, a nie w tych wielkich korporacjach. Oni też szukają nowych autorów, nowych zjawisk literackich i myślę, że podobny tok myślenia towarzyszy tym wydawcom, którzy próbują zamawiać, czy chętnie przyjmują do druku nowe przekłady klasyki właśnie. Więc nie uważam tego za modę. Wydaje mi się, że to jakby w naturalny sposób się stało i jest po prostu jakby częścią taką zwykłą, nie tylko przecież polskiej literatury, ale wielu literatur narodowych. Co jakiś czas powstają nowe przekłady dzieł klasycznych na ogół, tak? Jakkolwiek byśmy tutaj klasykę rozumieli. Ja na przykład w tej chwili skończyłem, no już w zasadzie powinna iść do druku ta książka, nowy przekład, to już będzie chyba czwarty po polsku, Nostroma Konrada. No ktoś uznał, że warto i nie ukrywam, że jestem namawiany na kolejne przekłady Konrada, no, który przecież też u nas ma. No właściwie znaczy został przełożony w całości, to jest oczywiste, tak? Tylko jedne z tych dzieł mają po jednym czy po dwa przekłady, ale są takie, które mają więcej. Tutaj dodam, że na temat Konrada i na temat tych przekładów waszych, które mają się ukazać, jeszcze sobie trochę głębiej porozmawiamy w dalszej części spotkania, to tak, żeby zaznaczyć, że będzie przestrzeń jeszcze na to.
No, ja właściwie skończyłem jakby swoją wypowiedź, chyba że przerwałem ci pytanie. Nie. Ale jeśli chodzi o komentarz do tego pierwszego, to się wypowiedziałem. Krzysztofie, czy tutaj jest jeszcze jakaś przestrzeń dla ciebie, czy lecimy po prostu z kolejnym? Niewiele. Ja mogę się zgodzić z wieloma rzeczami, które już padły. Ja bym nie miał nic przeciwko temu słowu moda samemu, dlatego że może to nie jest akurat nic szczególnie negatywnego, że moda nie musi być nacechowana negatywnie. Ja bym dodał może jeszcze coś takiego do tego, co powiedziałeś na początku o tym procesie, cytując Jerzego Jarniewicza na temat przekładu, który jest procesem, bo możemy to rozumieć właśnie tak, jak przed chwilą tutaj zostało to rozwinięte, czyli w taki sposób, że tekst jest jakimś potencjałem, który może się bardzo różnie realizować w bardzo różnych przekładach na inny język, ale może nawet o samym pojedynczym przekładzie możemy pomyśleć jako o procesie, bo każdemu, kto tłumaczy, i mówię też nawet o procesie, który nie kończy się wraz z oddaniem przekładu, bo do tego zmierzam. Myślę, że każdy, kto przekładem się zajmuje, krócej lub dłużej, doświadczył tego uczucia. Tekst, który oddajemy, jest tylko pozornie tekstem domkniętym, zamkniętym, kiedy dostajemy gotowe egzemplarze, to albo w ogóle nie zaglądamy, żeby się nie wystraszyć, albo zaglądamy i zaczynamy myśleć natychmiast na kanwie tego, co tam już jest, jak można by to było zrobić inaczej. Czy lepiej, to nie wiem, być może wcale nie, ale nawet tutaj, nawet w obrębie przekładu pojedynczego tłumacza, no, możemy mówić o procesie jakoś niedomkniętym, czyli ta potencjalność, no w ogóle literatury, zwłaszcza dzieł, no powiedzmy arcydzieł, tak, bo pewnie najciekawiej się rozmawia o ponownych przekładach arcydzieł i no, tutaj o takich mówimy zdecydowanie. No tak, nie wyobrażam sobie, żeby Maciek przestał o Ulyssesie myśleć po oddaniu, widać, tak właśnie, widać, po oddaniu dwóch, powiedzmy, książek, prawda, bo i Ulyssesa samego, i Łodzi Ulyssesa, która jest ogromnym komentarzem, taką spowiedzią właściwie translatorską. I domyślam się tylko, jak wiele materiału nie weszło do Łodzi Ulyssesa, ile tam jeszcze jest i zapewne, no nie wiem, czy tak mogę odbić w stronę Maćka. Zapewne o jakichś rzeczach myślisz ciągle i zastanawiasz się. Niestety. No właśnie. Czy zdarza się, że budzisz się w środku nocy i nie, to zdanie inaczej. Nazywa się to cudowne francuskie wyrażenie na ten moment, kiedy przychodzi nam do głowy riposta, tyle, że po nie w czasie, więc ja dlatego też nie otwieram swoich, jak tylko dostaję egzemplarze autorskie, natychmiast je rozdaję. Nie wiem jak wy, ale to albo no rzeczywiście zdarza się, że nagle przychodzi po paru miesiącach do głowy słowo, które idealnie wpasowałoby się w tekst, a ten tekst już jest wydrukowany. Można wtedy się zakładać do księgarni, poprawiać długopisy. No. Jeżeli ktoś kiedyś zobaczy osobę, która w amoku skreśla... Albo wycinę. Tak, duża szansa, że jest to tłumacz albo tłumaczka. Na szczęście, jeszcze tylko dodam, na szczęście czasem są ponowne wydania, przy których można mieć okazję do tego, żeby tekst poprawić, do niego zajrzeć. Więc nawet tutaj to się nie kończy, a co dopiero w przypadku właśnie wielokrotnych odtworzeń. Tutaj Maciek na pewno miał niedawno okazję przy okazji opowiadać dalej Barta, żeby sobie zajrzeć do swojego przekładu i no tak, poprawić. Tak. To można powiedzieć, że nowa wersja twojego przekładu w takim razie. Wiesz, szczerze mówiąc, aż tak wielu zmian tam nie było akurat. To trochę oczywiście. Bo już tak dobrze zrobiłeś za pierwszym razem. Bo było to znakomicie zrobione oczywiście za pierwszym razem. Poszlifowanego diamentu. Jakieś przypisy się zmieniły, no bo coś już wiemy, tak, a jakieś nazwy własne, ale to rzeczywiście były drobiazgi. Siedzieliśmy nad tym z redaktorem trochę, ale wiele się tam nie napoprawiałem, szczęśliwie, no. To był zresztą bardzo trudny tekst, już mówiąc też całkowicie poważnie, jeden z pierwszych, które traktowałem z jakąś absolutnie też śmiertelną
powagą, bo i znałem autora i osobiście i byłem bardzo przywiązany i do tej książki, i do niego, czyli do autora. Więc chciałem jakby oddać no i ducha, i literę tekstu i niezwykle starannie tam się z tym Bartem barowałem. Natomiast co jest nowe, to posłowie, no bo to dopisałem do tego tekstu. Zresztą miałem okazję jakby skontaktować się z Johnem Bartem ponownie, ponieważ to już jest bardzo leciwy pisarz, dobrze ponad 90-letni. Ale jego agent zażyczył sobie wglądu w to posłowie. Więc je dostał. Ja wprawdzie go nie przełożyłem w całości na angielski, bo no, nawet nie miałem czasu najzwyczajniej w świecie, ale streściłem je jakoś tam na trzech czy czterech stronach po angielsku i dostaliśmy tam jakiś placet następnego dnia z sympatycznymi uwagami od Johna, właściwie Jacka, bo pod takim imieniem funkcjonuje John Barth wśród znajomych. I to mi sprawiło oczywiście ogromną frajdę, ogromną satysfakcję, ale będę pewnie niedługo wracał na przykład do jakiejś powieści, mówię jakiejś, bo wiem jakiej, ale nie chcę wymieniać tytułu. W tym momencie Angeli Carter i tego się znacznie bardziej obawiam, szczerze mówiąc. Znaczy, co zobaczę, kiedy tam zaglądnę i czy nie będzie to wymagało jakichś dłuższych posiedzeń. Nie wiem, myślę, że zawsze taki lęk jest, jeśli któreś z was, no, z moich kolegów po fachu i przyjaciół siedzących tu obok miało już takie doświadczenia, to poproszę na priv po spotkaniu, bo ja właściwie poza Bartem no, miałem wznowienia różne, no, ale to nawet tam, wiesz, nikt nie prosił o to, żeby usiąść i coś zobaczyć. To drukowało się tam jakiegoś Irvinga czy coś, chodziło o tempo. Nie poprawialiśmy niczego i to były właściwie nie kolejne wydania, tylko do druki, więc trochę też inna historia. Więc poza Bartem właściwie jeszcze nie miałem takich doświadczeń, takich, żeby usiąść do swojego starego tekstu i rzeczywiście go przeglądać pod lupą, pod kątem ewentualnych nowych poprawek. No, do Ulyssesa nie usiądę wcześniej niż za 8 lat, jeżeli dożyję, w co wątpię. Nie, bo miejmy nadzieję, mam że... Mam już sobie. Zdecydowanie tak. Tutaj Krzysztof zwrócił uwagę na ważną kwestię związaną z tym, że też odczytania arcydzieł się zmieniają, przecież dowiadujemy się coraz więcej na ich temat i tutaj przypomina mi się posłowie, albo wstęp, już nie pamiętam dokładnie, może Ryszarda Engelkinga, który tłumaczył panią Bowary, Flauberta, który pisał o tym, że jego przykład bazuje na 100 latach badań nad tą powieścią i że on nawet nie jest się w stanie postawić w miejscu człowieka, który to robił 70 lat przed nim, bo on nie miał zupełnie takiej wiedzy po prostu, więc nawet trudno byłoby mu ocenić, czy tamten człowiek wykonał swoją pracę dobrze, czy źle, bo on miał zupełnie inne informacje na ten temat. I to jest właśnie kolejna kwestia, nad którą myślę, że warto się zastanowić, jakie są powody, które stoją w zasadzie po to, żeby zrobić ten nowy przekład, bo mamy, no nie wiem, współcześnienie języka na przykład, znalezienie nowej recepcji na odczytanie tej powieści, mierzenie się ego tłumacza kontra inne ego tłumacza na przykład. Jak to widzicie? Wszystkiego po trochu pewnie, to jest znaczy no, najbanalniejsza, ale i też najprawdziwsza odpowiedź, ale ja przy każdej okazji to powtarzam, się powtarzam, ale też bardzo głęboko w to wierzę, że przekład jest rodzajem lektury, takiej pogłębionej, więc no, siłą rzeczy będzie subiektywny, bo to będzie odczytanie, a odczytanie już wymaga interpretacji. Więc no chociażby już to samo, tak, to powoduje, że rzeczywiście to, na ile w tym jest czystego ego, a na ile takiej chęci podzielenia się trochę, pewnie jednego i drugiego się znajdzie. Co do współcześnienia języka na przykład, no to są, to też jest zawsze jak zwykle złożony problem, bo bywa na przykład często, że musimy cytować w przekładach inne fragmenty innych autorów, innych dzieł już przełożone. I z mojego doświadczenia przynajmniej wynika, nie wiem jak u was, że to w eseistyce, ale nie tylko, bo w ogólnie pojętej literaturze, szeroko pojętej literaturze, bywa, że zgrzyta ten fragment, który ja muszę dosztukować,
a nie powinien, bo inna sytuacja jest wtedy, kiedy na przykład musi zabrzmieć archaicznie, czy ale bywa, że zgrzyta. Dlaczego? Dlatego, że na przykład powstał w latach, nie wiem, 50., a ten język już jest wyraźnie taki no, nacechowany tam, gdzie nie powinien, archaizmami, czy stylistycznie tylko. To już jest wtedy na przykład. Należy się zastanowić, czy aby nie warto byłoby odświeżyć, odkurzyć, trochę tak podkolorować, znaczy podkolorować w tym sensie, że dodać życia, a nie zmienić. Bardzo też szeroko dyskutowany i dobrze problem naszej świadomości też języka i tego, jakie niebezpieczeństwa też niesie ze sobą. Czyli ponieważ ja jestem świeżo w tej chwili po już trzeciej książce Toni Morrison, którą oddałam, czyli wchodzi tutaj kwestia naszej świadomości rasa, a język, tak, rasa, samo słowo rasa już też jest z wahaniem, jakim go używam. No w pewnym sensie tak, no bo pojęcie, to jest pojęcie mocno osadzone w filozofii, która i słusznie, jest słusznie miniona, że tak zacytuję. I Toni Morrison zresztą w esejach o tym pisze, ale w literaturze pięknej, w starszych tłumaczeniach na przykład pojawiają się słowa, które kiedyś uchodziły za neutralne, a w tym momencie już wiemy, że neutralne nie są, mają zupełnie inny wydźwięk. I chociażby to jest też powodem, dla którego warto wrócić do tych tekstów, żeby czytelnik, czytelniczka sięgający w roku 2023 chociażby nie czuł czegoś, co w oryginale jest nieobecne. Czyli takiego właśnie zgrzytu albo takich no, treści, które gdzieś tam się sączą. Myślę, że to dlatego też warto wrócić, jakby przeczesać na nowo. Ja tylko chciałem dodać do tego, od czego zaczęła Kasia. Wiesz, czasami te fragmenty, pewnie ci się to też zdarzało, zgrzytają też dlatego, że one logicznie nie pasują do tekstów, no, które z samej natury przekładu, tak, tak to wynika, no, że tak. I z tym jest kłopot, bo widzisz tam, że nie wiem, poprzedni tłumacz tego dzieła, które chcesz zacytować, jakby inaczej rozumiał tekst, niż autor, którego przekładasz i niż te same. To są dla nas jakby rzeczy warsztatowo oczywiste. Przyjęło się i często jest to wręcz wymagane, że kiedy pojawia się cytat z książki już przełożonej, obowiązkiem moim jako tłumaczki, panów tak samo, jest odnalezienie, i teraz następuje najbardziej nielubiana część tej pracy, czyli trzeba znaleźć cytat i podać numer strony, wydanie i tak dalej, czyli co pełen przepis bibliograficzny. Czyli jeżeli ktoś w mojej książce przeze mnie tłumaczonej cytuje fragment innego dzieła, to ja muszę to dzieło dopaść, znaleźć, opisać. I tutaj właśnie się pojawiają takie problemy, o których wspomniał Maciek, czyli bywa tak, że no z samej natury przykładu to wynika, że na przykład autorka wyłuskała ze zdania, czy wyłuskał taki fragment, a no, w tłumaczeniu on brzmi inaczej. Teraz trzeba dodać kolejny przypis. Wejdę na sekundkę, bo przypomniała mi się historia, którą Jerzy Koch opowiadał właśnie dosłownie tam ze 3 tygodnie temu, gdzie w trakcie przekładanej książki z języka holenderskiego na język polski, w tej książce po holendersku w oryginale był cytat z innej książki, która się ukazała po polsku, i ten cytat po holendersku był bardziej ubogi niż polskie tłumaczenie. I to się skończyło na tym, że Koch skontaktował się z autorem, żeby się dowiedzieć, czy on przypadkiem tego cytatu, tego fragmentu jakoś nie skrócił, nie zmodyfikował, bo była duża różnica między polskim przekładem tego tekstu, a tym holenderskim. No i okazało się po prostu, że holenderski przekład był niedoskonały tego fragmentu, który wykorzystał autor, a autor po prostu jakby nie wiedział o tym, więc się przy okazji oboje dowiedzieli. Więc... Tak, ja na przykład pamiętam, że przekładałam monografię Stanisława Lema, która zresztą na Nagrodę Gdynia w zeszłym roku autorka wygrała, także staliście razem na scenie, Agnieszka Gajewska. Przekładałam na angielski i tam tych cytatów, rzecz jasna, z Lema jest mnóstwo. I tam co krok natykałam się właśnie na taki problem, bo no, te no, są... To nawet nie jest też koniecznie krytyka pod adresem tłumacza, ale no po prostu nie pasowały, nie było tych wszystkich niuansów, o których pisała autorka, które były jak najbardziej obecne w oryginale, nie było ich w angielskich przekładach. No i co ja teraz mam zrobić? Tak? Michaela Candela przekład. Między innymi, tak, bo tam jest korespondencja Lema z Candelem, interesująca.
I w którymś z jego listów, chociaż nie pamiętam, czy to jest list do Kandela, jest przykład. To, wszyscy to znamy też jakby ze swojej pracy, czyli idiomatyka, która nam sprawia kłopoty. W jakiejś podróży Jona Tichego i Jon Tichy wziął tusz. No i ink się pojawia oczywiście po angielsku, czyli atrament. No, to już w czasach, kiedy Lem pisał opowieści o pilocie Pirksie, tuż jako prysznic był trochę przestarzałym. Zresztą myślę, że celowo użytym przez autora terminem, określeniem. No, mamy jeszcze inne, orkiestra tuż, prawda? No, ale trudno wymagać nawet od slawisty, żeby takie niuanse właśnie poznać. Zwłaszcza w czasach sprzed Google'a, prawda? Tak. A to oczywiście takie czasy były. To był też jeszcze jeden przykład szybciutki. No, ja kiedyś przekładałem Borgesa, ale z angielskiego, bo były to wykłady, które wygłaszał po angielsku na Harvardzie w latach 60. bodajże. I też jest tam oczywiście mnóstwo cytatów najrozmaitszych, ale największą trudność sprawił mi jakiś cytat z Macbetha, którego przekładów mamy przecież mnóstwo. Nie wiem, dwuwersowy cytat. Chyba nie z tego słynnego monologu Is it a dagger I see before me, ale powinno się było znaleźć słowo sztylet u mnie. I nie mogłem znaleźć takiego polskiego tłumaczenia akurat tego dwuwiersza. Jedyną osobą, która tak przełożyła ten monolog, bo nie całego Macbetha, był Jerzy Pietrkiewicz, który przekładał, na przykład, zdarzało mu się przekładać tylko wielkie monologi z Szekspira. Więc są jego przekłady Hamleta, monologów Macbetha z Króla Lira akurat i u niego znalazłem i poszedł Pietrkiewicz w tym przekładzie borgesowskim, no bo był jedyny. To ja bym tutaj też tylko uzupełnił właściwie tak ekstremalny przykład tego, o czym była mowa, kiedy tłumaczy się tego samego autora, który komentuje swoje utwory, prawda? Mi się tak zdarzało często, kiedy tłumaczyłem korespondencję Allena Ginsberga na przykład, który w niektórych listach bardzo obszernie tłumaczył niektóre swoje wybory estetyczne, rozkładając swój wiersz na kawałki i pokazując, że tutaj to słowo tak w tej linijce akurat mu idealnie zabrzmiało. No i teraz, no właśnie, były tłumaczone czasem bardzo sprawnie teksty poetyckie, które nijak nie pasowały właśnie z tych względów, o których tutaj była mowa. Tłumacza właściwie nie można rozliczać przecież z słowa do słowa, prawda? Nie możemy, a może nawet zdania do zdania, czy linijki do linijki, bo wiemy o tym, że jest mnóstwo różnych wyborów, których trzeba dokonać, więc w tym oryginalnym kontekście pierwotnym to oczywiście działało, u mnie zadziałać nie mogło. No i ja próbowałem, tak jak Kaja mówiła, no próbowałem oczywiście wyszukać, czasem miałem do wyboru nawet dwa czy trzy przekłady, ale ostatecznie musiałem zdecydować się na własne przekłady tych fragmentów poetyckich. Albo jeszcze stosowałem jedną technikę, to znaczy pisałem, że jest to przekład na podstawie czyjegoś, na podstawie Julii Hartwig. Tak? No nie jest to jej przekład, tylko mój przekład w jakiś sposób zmieniony, ponieważ inaczej no, zupełnie nie da. Musiałoby się to skończyć długim przypisem moim tłumacza, w którym bym wyjaśniał, dlaczego nie jestem w stanie oddać, no to by było bez sensu. Tutaj od razu Barańczak wjeżdża na białym koniu i mówi, że przypis i, no, tak. I przegrana. Ja nie jestem przeciwnikiem przypisów, jestem miłośnikiem powieści postmodernistycznej, o tym przy okazji poprzedniego spotkania, gdzie z Kają też byliśmy razem na scenie, rozmawialiśmy o prozie Deborah Eisenberg, już mówiliśmy o tym, więc przypis sam w sobie mnie nie razi, ale długi przypis tłumacza na temat tego, dlaczego akurat nie udało mu się wynaleźć tego czy innego cytatu, to myślę, że już byłoby średnio interesujące, więc no tak, więc trzeba było po prostu tłumaczyć od nowa, no i to się czasami robi. Ale chciałbym jeszcze wrócić, jeżeli można, do Ryszarda Engelkinga, do tego cytatu, który przypomniałeś, bo to jest, uważam, świetny materiał dla nas tutaj też do dyskusji, czyli co właściwie się przekłada, kiedy przekłada się arcydzieło, albo w ogóle kiedy przekłada się literaturę. Wydaje mi się, że się pomyliłem i to był Leszek Engelking. Aha,
No nie, nie, jeżeli chodzi o pani Bowery, to musiał być Ryszard. Tak. Okej, dobra. Musiało chodzić o... jednak nie pomyliłem. Ryszard Engelki. Wymarzymy stawę. Tak, tak. To robię pauzę. 15 minut o tym myślę. Pauza na wymazanie. Tak, czyli co to znaczy, co właściwie tłumaczymy, kiedy tłumaczymy arcydzieło, czy tłumaczymy powieść, ponieważ może to oznaczać tłumaczenie też, czy inkorporowanie w jakiś sposób tekstów krytycznych na temat tego utworu. W jakimś sensie też może innych utworów tego samego pisarza, których lektura zasila nasze rozumienie tego tekstu. A może też innych tłumaczeń. Wydaje mi się, że w dużej mierze jednak, znowu przepraszam, że znów, bo jak to mówią anglojęzyczni, the elephant in the room, no nie możemy tego Ulyssesa ominąć. Wydaje mi się, że przekład Maćka jest też w jakimś sensie również przekładem Słomczyńskiego, prawda? Tego tekstu polskiego. Innojęzycznych przekładów, no, do których sięgałem właściwie nieustannie, jak wiemy, no, przynajmniej do dwóch francuskiego i włoskiego. No każdy fragment, który na przykład omawiam w Łodzi Ulyssesa bliżej, był konsultowany w co najmniej dwóch obcych językach i jednym polskim przekładzie. No więc to było oglądane przez lupę, a były takie, które były oglądane przez więcej tamtych szkieł powiększających, czasami w językach tak egzotycznych jak turecki, bo raz mnie jakieś poszukiwania zawiodły do przekładu tureckiego. Poszukałem czegoś, czego nie znajdowałem w innych językach. No i nie pamiętam już skąd, ale zdobyłem taką informację, że w tureckim przekładzie to jest, więc sprawdziłem, było. I znalazło się też w polskim, chociaż zabijcie mnie, nie pamiętam już teraz o co chodziło, jakiś drobiazg. I to jest bardzo w duchu Joyce'a przecież, prawda? Ta wielojęzyczność, taka właśnie tkanka poskładana z różnych... Oczywiście. Kiedy mówiłeś o kłopotach z Ginsbergiem, to też mi się zdradzamy już trochę kuchnię i tak dalej. Jest jeszcze pewien sposób, słuchajcie, na obejście tych cytatów, który pewnie stosujecie sami, jak nie to, ale pewnie tak, no. Mowa pozornie zależy, to znaczy nie dajemy cytatu, nie piszemy na podstawie, tylko jakby streszczamy. Usuwamy cudzysłowy i... Albo bez cudzysłowu, tam mówi, że... I jest to jakiś sposób, to znaczy on się na pewno sprawdza i jest uczciwy, no by tak powiedzieć. Tak, bo to też właśnie, też ta decyzja, myślę, że podejmujemy ją indywidualnie, to też zależy od wielu czynników, jest to rzeczywiście wplecione w nasz warsztat, ale ostatecznie wydaje mi się, ja w to wierzę, że musimy być wierni wobec tekstu, a żeby nie zgubić się w takich właśnie technikaliach, czy w tym, że teraz przyjęto na przykład taką, a nie inną opcję, że tak się robi, albo... No to znaczy, no tylko dlatego, że muszę koniecznie dopaść tego fragmentu i muszę go, i mam cały akapit wrzeźbić tak, żeby pasował do akurat tego wyboru tłumacza sprzed 80 lat. No to ja nie wobec, ja szanuję dorobek tłumaczek sprzed lat, ale jestem, moje główne zobowiązanie jest wobec tekstu, który mam przed sobą i wobec osób, które będą z nim obcować lada moment, więc... Ale dodajmy może też, że bywa, że jesteśmy wdzięczni, że ktoś już jednak ten tekst przełożył. Się przemęczył. Ja ostatnio tłumacząc opowiadania Johna Cheevera byłem bardzo wdzięczny Stanisławowi Barańczakowi, którego nigdy nie poznałem, ale jakoś tak telepatycznie, że przełożył Edwarda Lira, no bo inaczej musiałbym sam tego Lira przekładać i to by nie było na pewno proste zadanie. No właśnie, jeżeli chodzi o wracanie do starych przekładów, to jakby zapoznanie się, wiadomo, ze starym przekładem przed przystąpieniem do nowej wersji jest konieczne, ale jak wygląda z poznawaniem całej właśnie literatury dookoła? Czy dużo czasu spędzacie w ogóle na tych opracowaniach, zwłaszcza jeżeli to są rzeczy, które ukazały się wiele lat temu? Ty miałeś Melvilla na koncie na przykład, który też przecież ma trochę lat na karku. Kaja ma Toni Morrison, co prawda trochę bardziej świeżą, ale myślę, że też już jednak dosyć mocno opracowana. Hemingway jest troszkę starszy, Hemingway zalatuje, tak. Myszką trąci. Ale już jest dosyć dobrze też na pewno opracowany. No tutaj Ulysses, wiadomo, no jakby masa wielbicieli, którzy robili przepisy przez ostatnie dziesiątki lat do praktycznie każdego słowa. To są studia, tak. Ja myślę, że to zależy właśnie trochę od książki. No. Od książki, od autora. No, Ulysses wymagał dokumentacji, no co tu dużo mówić, szerokiej.
researchu i tak dalej. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywnych. No tak. Czyli praca taka przygotowawcza no, musiała być długa, ogromna. Zresztą ja siedząc koło Kai właściwie wspominam, no, nie tylko siedząc koło ciebie, ale teraz szczególnie, no, pamiętasz nasze seminaria. To było ostatnie nie seminarium. Wiele lat temu. Wiele lat temu. Ostatnie moje seminarium przed odejściem z uniwersytetu, które prowadziłem z Ulissesa, znaczy takie fakultatywne zajęcia, tak, na kulturoznawstwie łódzkim. I Kaja była jedną ze słuchaczek tegoż fakultetu. Zresztą dawałem temu wyraz wielokrotnie. Uważam, że było świetne, znaczy, że mieliśmy znakomitą grupę. Choć ja mówiłem uczciwie, tak samo jak swoim studentom scenariopisarstwa, że jeżeli chociaż jedno z was będzie kiedyś wykonywać ten zawód z sukcesem, to będzie sukces. No. Kaja jest na szczęście właśnie doskonałym przykładem tego, zrobiłem z ciebie gwiazdę. Bo myśmy wtedy spędzili semestr czy rok? To był semestr chyba. Tak. No ale przełożyliśmy przez ten semestr Ulissesa, bo siedzieliśmy nad nim, nad trzecim rozdziałem, nad fragmencikiem, półtorej strony, dwie może. No. A były to pasjonujące zajęcia. No. Więc tak jak jestem wdzięczny Słomczyńskiemu, tak jestem wdzięczny też tamtym studentom i między innymi Kasi, bo ja chyba wtedy zrozumiałem na tych zajęciach, że zrobiłbym ten przekład inaczej niż Słomczyński. No. Dzięki temu, że analizowaliśmy i rozkładaliśmy właściwie na czynniki pierwsze każde słowo, każde zdanie, widzieliśmy najrozmaitsze powiązania, których się nie dostrzega przy szybkiej, pobieżnej lekturze. I ani ja nie narzekałem na ten semestr, ani oni, mimo że tego, że zdarzało nam się wyjść po półtora godzinnych zajęciach, omówiwszy, nie wiem, jedno zdanie. No. Tak, tak. I to było 90 minut wypełnione treścią, no. To dajmy, że nie było nie to... Sprawdzam. Tak. Nie, tak. Tak, i to jest też taka analiza, ja właściwie bardziej to pamiętam, im wcześniej, tym bardziej krytycznie się podchodzi. To znaczy nikt nie jest tak krytyczny i tak pewny rozwiązań jak studentka pierwszego roku. Potwierdzam. I z każdym kolejnym rokiem tej pewności trochę ubywa, ale myślę, że to też taka konfrontacja właśnie z takim spojrzeniem też dużo daje, bo taka świadomość, że tekst już przełożony, że można spokojnie... No właśnie, a przecież pracowaliśmy też między innymi na Słomczyńskim, tak, prawda? Tak. I tutaj nie chodzi o takie krytykanstwo, żeby to była jasność, bo to do tego w ten sposób nikt nie... Nawet jeżeli oceniamy czyjś przekład negatywnie, bo i tak się zdarza, to staramy się, żeby to było konstruktywne, żeby coś z tego wynikało. Staramy się zrozumieć, dlaczego takie, a nie inne wybory zostały podjęte, z czego one wynikały, z najrozmaitszych czynników. Słomczyński ponoć w ostatniej chwili oddawał i to czytałam wspomnienia jego redaktorki, no która z Szekspira mu tam sprzątała mu w przekładach, także ale to... Ale wiesz, że do Ulissesa nie chciał redaktor. No to efekty... To jest w ogóle chyba materiał na jakąś książkę, sprzątam w przekładach. No tak. Zdania redaktorki. To jest też kolejny moment, gdzie po prostu szapoba i niski ukłon pod adresem wszystkich redaktorek i redaktorów. Ja się w ogóle często czytając właśnie przykłady chociażby powieści postmodernistycznych, się zastanawiam, jak wygląda praca redaktora nad takim tekstem, czy jak w ogóle wyglądała w oryginale, jak nad praca z Davidem Fosterem Wallace'em na przykład, a później jak wygląda to przy okazji polskiego przykładu, no, którego recepcja jest różna, w sensie różny odbiór jest, natomiast dalej to jest, no, musi być fascynująca robota na wielu poziomach. Ale to jest materiał, myślę, że to jest jedno z wielu słów, których można użyć, fascynująca, z wielu słów, które... Ja nie wiem, jak z tych ładniejszych słów. Ale ja uważam, że polscy redaktorzy generalnie stoją na wyższym poziomie profesjonalizmu niż amerykańscy czy francuscy. Ja bym się zgodził, ale tak oczywiście delikatnie, bo nie współpracowałem nigdy z redaktorami z tamtej strony, ale oglądając to, jak teksty amerykańskie czy nawet brytyjskie są przygotowane,
To też się skłaniam ku temu, co Maciek mówi. Coraz częściej mam wrażenie, oglądając oryginalne teksty anglojęzyczne, że naprawdę poziom takiej higieny tekstu, kultury tekstu jednak jest u nas wyższy. To masz na myśli współczesne teksty, czy raczej też starsze? Tak, tak, myślę o współczesnych. Nie mam na myśli, nie wiem, wydań krytycznych, powiedzmy, nie wiem, Faulknera, czy broń Boże, to są rzeczy przygotowane często niezwykle starannie przez specjalistów. Także mam na myśli przygotowanie tekstów do druku i to nie tylko literackich, ale też czasem naukowych. Ja oglądam sobie stopkę redakcyjną i tam nie mogę się czasem doszukać tej osoby, która miałaby być odpowiedzialna za redakcję tekstu. Wiedziała, co robi. Tak, jest korekta na przykład, tak, ale jakaś korekta jest, ale redakcja taka w rozumieniu znacznie szerszym. To nie jest poprawianie samego rzetna RZ i końcówek i tak dalej. Redaktor, redaktorka, właściwie głównie to jest bardzo sfeminizowany zawód. To jest tak ważne ogniwo i to nie tylko w przekładach, bo oczywiście redagowane są teksty oryginalne. To jest pierwsza czytelniczka, czytelnik, to jest osoba, która, na której tak testujemy czasami różne rozwiązania, prawda? Bo to też nie chodzi o prawidłowość, chociaż też ja, to jest świadomość, że to jest taka asekuracja, świadomość, że jak tam coś nasadzę, jakichś paboli, to będzie ktoś, kto wskaże mi właściwą drogę, ale też w tekstach bardziej ryzykownych, takich, gdzie czasami trochę po bandzie trzeba, tak? Albo na przykład jakiś slang, albo jakieś takie rozwiązania wykraczające poza literalny przekład. To jest pierwsza osoba, która mówi, tu coś zgrzyta, tu coś nie bardzo, albo tutaj na przykład może jednak zejdźmy z rejestru, albo dajmy wyżej, albo ten wulgaryzm może tutaj akurat nie bardzo, albo, ale też na przykład proponuję własne, więc czasami komentarze w pliku są, testujemy synonimy anatomiczne i nie tylko. To bywa to bardzo ciekawa i taka wzbogacająca rozmowa. I to jeszcze raz podkreśla tę taką dialogiczną naturę przekładu, gdzie bez rozmowy z tekstem, z autorem, autorką, z redakcją właśnie, z poprzednimi osobami, które się poprzednimi wersjami zajmowały, z całym tym krytycznym aparatem, który powstał tutaj, bez takiej świadomości, że my nie funkcjonujemy w próżni. To wszystko świadomie lub nie, tym jesteśmy nasiąknięci bardzo mocno i to nie ma sensu, więc tutaj właśnie ta osoba, która się redakcją zajmuje, bardzo często jest tak jakby w takim pierwszym etapem, gdzie się konfrontujemy i to echo takie jest bardzo, bardzo ważne. Ja tutaj przy okazji, jak już się pojawił wątek redaktorski, zapytałbym, jaka właściwie jest rola redaktora, redaktorki w trakcie pracy nad nową wersją przekładu? W sensie, czy taki redaktor, redaktorka zagląda też na przykład do wcześniejszych wersji, czy raczej rzuca okiem tylko do wersji oryginalnej? No to zależy. Nie wiem, ja nie pytam swoich redaktorów o to, jak pracują. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak... nie wiem. I wiesz, uważałbym chyba za nieeleganckie pytanie ich o to. No. Zgadzam się z tym, co mówiła Kaja przed chwilą, to znaczy dobry redaktor jest bardzo dobrym partnerem i bardzo potrzebnym partnerem, chociaż ta dialogiczność, o której mówiłem, w ogóle dotyczy literatury, no my też z niej wychodzimy jak gdyby oczywiście. Znaczy to jest nieustanny dialog, ale to rzeczywiście jest pierwsza osoba, właściwie pierwszy czytelnik. Uśmiechnąłem się, kiedy mówiłaś, że to jest też jakiś rodzaj koła ratunkowego, no bo też często tak się, będzie jeszcze tam pierwsza korekta, druga, jeszcze się zmieni. A potem komentarz pod po premierze, że ktoś wyłuskał jakiś taki, który przeoczyło po kolei ileś osób. Ja mam taką rzecz, którą muszę zmienić w korekcie na stromo, bo ją wyłapałem później, ale naprawdę nie chciałem mu się już jej zmieniać, bo musiałbym ściągać tam te PDF-y od wszystkich, tu od redaktora, tu od wydawcy, więc zapowiedziałem tylko, żeby po korekcie jeszcze mi to dano
i na pierwszej stronie jedno słowo tam jest do potem nie musiał krążyć po księgarniach. Do podmianki, na pierwszej stronie. Nie, pamiętam, jeszcze mamy lipiec. Ale nie mówię zupełnie poważnie. Nie dopytuję, nie wiem. Ja z redaktorem Ulisesa odbyłem kilka spotkań prywatnych, no zresztą znamy się też dobrze i pracowaliśmy razem przy kilku książkach, ale nie pytałem go, jak on to będzie robił. No powiedziałem, co moim zdaniem powinien, w co się powinien w minimalnym zakresie przynajmniej zaopatrzyć. No. Ale przecież ja go nie będę ani sprawdzał, ani rozliczał z tego, nie wiem. Efekty są, jakie są, mamy do siebie zaufanie i to chyba powiedziałem w Gdyni, bo padło jakieś podobne pytanie, kiedy chyba jeszcze przed nagrodą, kiedy udzielaliśmy wywiadów jako nominowani. No i niech to pozostanie jego i ich tajemnicą, bo mam przynajmniej kilkoro takich redaktorów, których życzę każdemu i z którymi mi się pracowało znakomicie przy kilku książkach i to się czasami zamienia w rodzaj przyjaźni, bym powiedział. No. Ja bym tutaj dodał, że oczywiście sytuacja Maćka zapewne jest szczególna, bo ty byłeś już tak świadomy tego przekładu wcześniejszego, że właściwie redaktor może już nie musiał tak dokładnie się mu przyglądać, bo Adam Pluszka, się, że by była. Właśnie, Adam Pluszka, tak. Zresztą tłumacz, poeta. Właśnie, to nawiasem mówiąc pomaga, też myślę. To znaczy, jeżeli redaktor jest po pierwsze osobą czytaną, po drugie zainteresowaną literaturą, a jeśli jeszcze coś sam literacko jakby robi no, przy tym, to jest zawsze pozytywne narzędzie, tak, kolejne, którym się nasz współpracownik, no bo to jest wspólna wtedy trochę praca, posługuje. My zresztą się czasami zamieniamy rolami, no przecież i my bywamy redaktorami i mnie się to zdarzało i Krzyśkowi i pewnie tobie, Kasiu, już, no więc... Ja mówię uczciwie, że ja uważam, że jest to trudny kawałek chleba, więc jak tylko... Trudny. On ma też, znaczy stawia pewne wymagania psychologiczne, tak? Bo znamy sytuacje, w których redaktor z autorem albo z autorem przekładu się kłócą. I to tak, poważnie. Masz takie doświadczenie? Nie, bo ja, to, żeby to źle nie zabrzmiało, ja się tak ożywiłem, jak pojawiło słowo, że się kłócą, to nie, ale chciałem, żeby wybrzmiało też to, że ta sytuacja nie wygląda tak, że my w jakimś momencie coś odpuszczamy i tam redaktor nas w tym akurat miejscu ratuje, tylko czasem jest tak, że się rzeczywiście spieramy się długo i to może się naprawdę wahnąć w obie strony. Mi się już zdarzało odpuścić pod sam koniec pracy nad przekładem jakieś rozwiązanie, którego byłem naprawdę pewien i na którym mi bardzo zależało. Zdarza się, nie wiem, czy podejrzewam, że też tak macie, zdarza mi się też czasem coś przehandlować za coś innego, to znaczy powiedzieć, ja ci oddam to, jeżeli ty mi zaakceptujesz to, tak? Ja zrezygnuję tu z tego nietypowego przecinka albo tego archaizmu, jeżeli... I takie transakcje też mają miejsce. A to potem jest fascynujące. W ciemnej alejce. Potem jest jeszcze etap, kiedy wchodzi korekta i na przykład są zawiązywane rozmaite sojusze, czyli tłumaczka, redaktorka kontra korekta, czy korekta, naprawdę to jest... No tak, a jeśli tekst jest na przykład pełen błędów językowych zamierzonych, celowych, to zawiązujemy sojusz z redaktorem czy redaktorką, dopilnuj, żeby tam korekta nie wstawiała przecinków. Czy to ja tutaj jakby, no dobrze, powiem, przy której książce, bo też czasami no, to nie chodzi o to, żeby zdradzać jakieś tajemnice w warsztatu, ale przy Starym Człowieku, przy Hemingwayu po redakcji wrócił tekst, poszedł do korekty, po czym wrócił, no w ogóle cechą stylu Hemingwaya są krótkie, urywane zdania, takie bardzo, bardzo charakterystyczne, to tak z liceum pamiętam, a wrócił z próbami połączenia takie wielokrotnie złożone, bo tutaj tam połączone, tu... No nie, więc... To duża robota wykonana, słuchaj. Tak, znaczy, no tam cię głównie ograniczała ambicja. Do stawienia przecinka w miejsce kropki i połączenia z pojemnikami, także tak, ale jakby no, że nie robimy tego było. I tutaj sojusz redaktorsko-tłumacki zaowocował tym, że się udało i też pamiętam, że usilnie tam jest zamierzony błąd językowy przez jedno pod sam koniec.
przez jedną z postaci. To jest kelner, który mówi kiepsko po angielsku. To chodziło po prostu o oddanie tego i zamiast słowa rekin używam słowa taka rekina. I to jest ewidentne u Hemingwaya, że jest to zamierzone, żeby podkreślić pomiędzy turystami a lokalsem kubańskim różnicę. No i to też były duże próby, żeby to wygładzić i wywalczyłam tę rekinę, więc bywa i tak. Ale czasami zdarza się, tylko że też być może to też nie w pierwszym roku pracy, ale to już po iluś latach to też trochę się pewności siebie mimo wszystko zyskuje. I moja odpowiedź w wielu przypadkach jest taka, że ale to ja się podpisuję pod tym przekładem i to ja biorę na siebie odpowiedzialność. Zwykle to jest tolerowane, zwykle się mówi, ostatnie słowo należy do ciebie, tak? Bierzesz za to odpowiedzialność i właśnie. Ja też nie jestem fanką takiego narzekania, które czasami się przewija, że bo mi tutaj redaktor napsuł, ale to nie jesteśmy w przedszkolu, jakby no to, czy wiadomo, no to są trudne tematy, ale znowu dialog, rozmowa, wyjaśnijmy dlaczego tak, bardzo często to, co bierzemy jest tak, że jeżeli mamy dobre uzasadnienie, tak mi się wydaje, dla swoich wyborów, umiemy to jakoś jasno przekazać, zakomunikować, to nie ma oporu z tej drugiej strony. No ja miałem 2-3 jakieś może przypadki na, nie wiem, 100 książek, już przestałem liczyć przełożonych, kiedy źle mi się współpracowało z redaktorem. No tak, ja też podobnie. Czyli bardzo niewiele. No. Tak, ja tu znowu się podpisuję. A jeszcze chciałbym wrócić, żeby ten wątek nam gdzieś nie przepadł do tych zajęć, o których opowiadaliście i do studentów i absolutnie jest tak, jak Kaja mówiła wcześniej, że studenci właśnie, adepci tak zwani przekładu, bywają niezwykle krytyczni wobec przekładów istniejących i nawet zdarza się, że zajęcia przekładowe, zajęcia są oparte na takim krytycznym odbiorze tekstu, więc ja staram się, prowadząc takie zajęcia, to nie zdarza mi się bardzo często, ale czasem się jednak zdarza, staram się jednak wpajać im taką wrażliwość na to, co się udało, to znaczy proszę ich często, żeby powiedzieli na podstawie jakiegoś tam fragmentu krótkiego, który analizujemy, żeby wskazali kilka rzeczy, które ich zdaniem są wyjątkowo udane. No bywa, że nic takiego nie są w stanie znaleźć, ale zazwyczaj każdy przekład czymś tam się do nas zaleca jednak. No jak się nie udało słownictwo, to może się udał rytm albo może humor się udał. No coś się zwykle udało. Więc żeby jednak mieć taką świadomość, taką czytelniczą świadomość inną właśnie tego, co się w przekładzie udało, a nie tylko wyłapywać błędy, co jest jednak stosunkowo najprostsze. I tak jak Kaja mówiła, im więcej w tym zawodzie się lat spędza, tym trudniej nam jest tak się od razu na jakiś przykład rzucić i go skrytykować z góry na dół. Tak, bo widzimy jakby wszystkie wybory, a czasami nawet pamiętam, że ja czytałam, bo to też jakby wracamy do tego, czy czytamy cudze przekłady przed przystąpieniem do własnego, czy nie. Ja tak miałam z Toni Morrison, The Bluest Eye, najbardziej niebieskie oko, tytuł został tak jak była przełożona w 2015 bodaj, chyba tak, pierwszy raz, a ja dwa lata temu. To już też wyszła. I ja zupełnie świadomie nie znałam tej książki w przekładzie, znałam tylko angielską wersję wcześniej i sięgnęłam po przekład dopiero, kiedy nacisnęłam wyślij z plikiem już odesłanym do redakcji, z trochę drżącymi rękami, bo rzeczywiście tekst jest bardzo trudny, mnóstwo takich potencjalnych pułapek jest. I na świeżo, po własnym tłumaczeniu, to było przeciwne uczucie, naprawdę. To jest tak, jakbym chodziła, dosłownie wstawiała stopy w cudzych śladach. Widziałam w tekście miejsca, w których ja dopiero co się zmagałam z jakimś problemem i widziałam efekty, które pewnie bym przy późniejszej nawet lekturze, już nie mówiąc o tym, że gdybym nie miała tego doświadczenia przekładania, nawet bym nie zauważyła, ale widziałam, gdzie te zmagania były, gdzie ktoś, w tym przypadku,
Sławomir Studniarz, gdzie namęczył się, napocił, tak jak ja całkiem niedawno jeszcze męczyłam się z tym tekstem. I tak jak mówię, to było naprawdę wręcz fizyczne odczucie, że idę po, takie trochę wzruszające, że idę po cudzych śladach. Więc jakby no to też się, ta świadomość, że to nie jest takie hop-siup i że no tak jak u inżynierów i pilotów widzimy tylko błędy, a jak wszystko działa, to, no to trochę tak jest z nami, prawda, że dopiero na kiksach nasza obecność się zaznacza. Tak, a kiksy potrafią czasami być brutalnie wyciągnięte przez czytelników. Książka liczy sobie 800 stron, ktoś wypatrzy jedno zdanie, które mu nie zagrało i napisze, że fatalne tłumaczenie. Tak, dokładnie. Zdarzyło mi się czytać takie opinie i to naprawdę jest takie budujące musi być wtedy dla tłumacza. Bardzo tak. No ale przynajmniej ktoś przeczytał, no to jest też... Dotarł do strony 450 na przykład, żeby wynaleźć ten... Otworzył, zrobił test i akurat ktoś nie zdał, niestety. Dobrze, a jeżeli chodzi o przykłady z jakiegoś konkretnego okresu, na przykład z dwudziestolecia międzywojennego, czy to są przykłady, które są bardziej obarczone na przykład pewnymi niedoskonałościami, które należałoby właśnie poprawić współcześnie? Ja się spotkałem z takim podejściem, że właśnie chociażby tłumaczenia Poego na przykład były robione bardzo, no, lekką ręką, że tam dużo fragmentów było pomijanych albo były dopisywane, były przetasowywane akapity i tak dalej, i tak dalej. I to nie był jedyny autor, przy okazji którego takie słowa słyszałem. Słyszałem też na temat właśnie Josepha Conrada, że tam też różnie było z tą recepcją, że my go znamy jako moralistę na przykład, no a z kolei Anglosasi go postrzegają inaczej, a my go z kolei właśnie postrzegamy głównie za sprawą stylu, który został mu nadany, chociażby właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc czy według waszego doświadczenia, zarówno jako tłumaczy, jak i czytelników, czytelniczki, widzicie takie momenty właśnie w historii przykładu, które bardziej się wyróżniają właśnie takim potencjałem na wracanie do tych tekstów? Nie wiem, czy to dobrze ująłem, ale... Chyba tak im starsze, tym bardziej. Jeszcze tutaj dodam postscriptum na temat lat 90., że tutaj tak, też jakiś tak. czas temu słyszałem o takiej bardzo dużej samowolce, gdzie było dużo tłumaczy, którzy nie byli weryfikowani. To na przykład Salmana Rushdiego spotkało przy okazji szatańskich wersetów. Tak. Stephena Kinga też na przykład spotkało, że miał dopisywane fragmenty albo ucinane i to w bardzo długich powieściach swoją drogą, co było dosyć zaskakujące. No bo ktoś się zmienił. Po 89. to się zdarzało wielokrotnie. No, ja już chyba o tym opowiadałem kiedyś, nie wiem, w Gdańsku, zresztą wiedza jest powszechna, pomijmy, spójrzmy zasłonę miłosierdzia i milczenia na nazwy takich wydawnictw, no ale praktykowano na przykład coś takiego, że zamawiano u kilku czy kilkunastu tłumaczy tak zwane rybki, bo się pchali do zawodu, tak. Każdemu dawano oczywiście inny fragment książki i z tego składano na przykład książki sensacyjne, najróżniejsze. No. Spotkałem się z taką praktyką i potwierdził to Michał Kłobukowski, zresztą chodziło chyba na to już nieistniejące szczęśliwie wydawnictwo, ale to była dość powszechna praktyka. Oczywiście wydawca miał wtedy książkę za darmo, bo żadnej z tych rybek nie przyjmował oficjalnie, więc jeszcze zarabiał jakby podwójnie. A to, że to wychodził śmieć, tak, literacki, to już właściwie nikogo nie obchodziło, bo na początku lat 90. kupowano hurtem właściwie wszystko, co... Ach, gdzie jeszcze te niegdysiejsze nakłady, prawda? No właśnie. Dopiszmy zero przynajmniej do każdego nakładu współczesnego. Tak. Właśnie tak. A z przekładami dawnymi, to wiesz, ja nie wiem, różnie jest. No ja na przykład ciągle nie mogę przestać lubić przekładów Paszkowskiego i Ulricha, one są XIX-wieczne przecież to w ogóle. Ja je uwielbiam i już, i czytam Szekspira z najwyższą rozkoszą w tych przekładach, chociaż są do nich najrozmaitsze tam zastrzeżenia natury filologicznej, powiedzmy czasami. Ale uważam je za piękne, nie wiem, być może dlatego, że się na nich wychowywałem właściwie, jeśli chodzi przynajmniej o polskie lektury Szekspira, ale Szekspira czytałem najpierw po polsku, a po angielsku później. Przyszło mi też do głowy, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj ktoś mi przesłał chyba na Facebooku, czy dzisiaj z okazji naszego spotkania, dlaczego pana Tadeusza się tak trudno czyta, bo jest słabo przetłumaczony. No.
Ja nie wiem, to była też chyba, to był chyba rodzaj praktyki. Ja sobie przypominam przekład Strijkowskiego, Selina, Podróż do kresu nocy sprzed wojny. Strijkowski tam pomija pewne fragmenty pisane takim mocno niezrozumiałym argo paryskim, ale lojalnie tam wspomina o tym w książce, mówi czytelnikowi, że opuścił pewne fragmenty. W czasach nam zupełnie współczesnych, jak kiedyś recenzowałem przekład takiego Lunchu Burroughsa, który przełożony został z tego, co wiem, pod pseudonimem. Znalazłem tam, błędów mnóstwo, ale na przykład opustek takich tam, że całe akapity poznikały, no było zaskakująco dużo, jak na takiego wydawcę i taką książkę. Więc to się chyba zdarza niezależnie od czasów, o których mówimy, i w tym sensie międzywojnia bym w żaden sposób nie wyróżniał, czy bym nie potępiał. Na pewno jest tak, jak napisał Ryszard Engelking, znaczy to jesteśmy bogaci o pewną wiedzę, my dziś, tak, w stosunku do autorów, których tłumaczymy, jeśli to jest Konrad. No, ja nie wiem, czy recepcja Konrada wynikała z przekładów Anieli Zagórskiej, znaczy czy ona z niego zrobiła moralistę, czy to raczej polska krytyka, pewne konsekwencje historyczne. Myślę tu o obu wojnach, no, o tym, w jaki sposób Konrada polska kultura zawłaszczyła, i Konradem mówiono w czasie II wojny światowej. To była taka akoska, też powiedziałbym, trochę postać. Ale nie mam pojęcia, czy to jest zasługa tłumaczki. To oczywiście prawda, że Konrad jest różnie czytany, z czego się zresztą ogromnie cieszę. No, mam nadzieję, że to go czyni ciągle też żywym pisarzem, bo no, mam mu się też wiele do zarzucenia, tak, jeśli chodzi o mizoginizm, kolonializm, rasizm i tak dalej. Czym ja się właściwie nie zgadzam, to znaczy uważam, że był w pewnym sensie produktem swoich czasów. No. No, tak, tylko że znowu, gdzie akcent, prawda? Tak, na tak. To jak nie był anachroniczny, ale no właśnie. Odczytanie Konrada Konradem dzisiaj już anachroniczne by było, tak. Ja przepraszam, że wejdę ci słowo, bo wydaje mi się, że kwestia tego właśnie, czy to któraś konkretna epoka, czy nie, to też jakby powinniśmy tutaj wyraźnie sobie rozróżnić błędy warsztatowe, o których możemy mówić w latach 90. od uzusu, konwencji, które w starszych przekładach są obecne, prawda? Bo to też zwróćmy uwagę na przykład na to, że bardzo często w dawniejszych, dużo dawniejszych, i to mówię nawet o XIX wieku, w początku, czasach zajmowali się przekładem poeci, poetki, pisarze, tak? Osoby, które parały się literaturą przede wszystkim i zabierały się za przekłady. Czasami znając język oryginału, czasami niekoniecznie. Takim koronnym przykładem jest Giaur, prawda? Gdzie w zasadzie mówi się o tym, że to jest twór w polszczyźnie jakby powstały na podstawie, na kanwie bajronowskiego poematu. I no, to trudno mówić o błędzie, gdzie są rozbieżności, bo są oczywiście. Potem bardzo długo obowiązywało takie przekonanie, że najlepsza będzie familiaryzacja tak zwana, czyli takie, czy też domestykacja, no różnie na to w teorii przekładu się mówi. Czyli innymi słowy, każdy pisze będzie się stawał Piotrkiem. Czyli uwielbiani bagosze na przykład z tego, wchodzimy na obszar patologii. Jako tolkienistka, psychofanka, tutaj mam wiele do powiedzenia na ten temat, ale może nie w tej chwili. Ale to też w starszych przekładach na pewno w Wichrowe Wzgórza. Czy tam jest Catherine, czy tam jest Katarzyna, prawda? Ponieważ ja czytałam w starym przekładzie po raz pierwszy, dla mnie to będzie Katarzyna. To wynikało po prostu z tego, że kiedyś tak się robiło. Co do tych opustek, o których Maciek wspominał, prawda? One kiedyś też trochę chyba mniej się do tego rygorystycznie podchodziło, chociaż na przykład na Dostojewski jest takim też przykładem, gdzie no, tam on się w tych polskich przekładach nacierpiał sporo, przy czym w starszych jeszcze to jest jakby można, no, nie użyłabym słowa usprawiedliwić, bo to naprawdę bardzo daleko idące zmiany są, no ale już w tej chwili byłoby to niedopuszczalne zupełnie.
taka ingerencja daleko idąca w tekst. Tutaj przykładem takim też Bułhakow, całkiem niedawno wydany w kuriozalnym przekładzie Mistrza Małgorzata, gdzie rzeczywiście są pocięty, pododawane są fragmenty, gdzie, no, ale to się ukazało całkiem niedawno, czyli to już zupełnie inaczej niż sprzed 100 lat tekst będzie wydawał. No a tam, gdzie rzeczywiście się sklejało, taki patchwork, znaczy ja też nie wiem do końca, czy jest to miejska legenda, bo też słyszę to o tym od dawna, czy to faktycznie być może jestem w stanie uwierzyć we wszystko, jeśli chodzi o lata 90. Gdzie tak, no, z próbek czy z takich właśnie fragmentów sklejano i wydawano, nie, i szybko sprzedawano. Świetny pomysł na biznes. Tak. Ja do tej dopuszczalności albo niedopuszczalności bym tutaj może dwa grosze dołożył, bo są też przecież przykłady i ostatnio nawet takie, które jednak za jakąś swoją artystyczną dewizę przyjmują to, że będą tylko luźną jakąś adaptacją czy spolszczeniem. Myślę o Konradzie Dukaja na przykład. Tak, tak, tak. No, bo to jest taki radykalny chyba przykład, gdzie to przykład czegoś, co nie jest właściwie przekładem, tylko jest no, czymś pomiędzy adaptacją. To jest chyba podpisane właśnie jako spolszczył, nie jako przełożył, co też uważam, że jest dosyć takie, no już jakby sygnał wysyła, że tak, chociaż to jest inny jeszcze proces niż przełożenie zwykłe. Tak? Tak, chociaż to idzie jeszcze dalej niż to, co zwykliśmy rozumieć jako spolszczenie. Że spolszczenie bywało też synonimem właśnie tak, przekładów prostu, naszej tradycji. No. Więc takie teksty też powstają i myślę, że właśnie wspomniałaś Giaura, są takie przypadki chyba, w których właśnie jakaś zbitka czy zderzenie się talentu autorskiego, może nie do końca translatorskiego, ale właśnie autorskiego z innym talentem, sprawia, że powstaje na jakiś twór no, hybrydyczny, który jest sam w sobie ciekawy. Ja bym też się przychylił tutaj do tego, że chyba nie ma żadnej epoki takiej, którą bym uznał za jakoś nieudaną. Raczej pewnie mówiłbym o tendencjach jakichś. Mnie na przykład ciekawi to, co tłumacz kolejny tego samego utworu musi z tym językiem zrobić, bo czasem się mówi o tym, że musi go na przykład uwspółcześnić, tak? Czyli że ten język poprzedniego tłumacza jest zbyt właśnie nacechowany czy właśnie archaiczny, ale bywa też odwrotnie, mam wrażenie, to znaczy bywa, że trzeba właśnie ten język udziwnić, ponieważ ten pierwotny przekład jest właśnie zbyt przezroczysty, zbyt uładzony. I nie chodzi mi nawet o uładzenie takie całościowe stylu, ale na przykład o wypłaszczenie pewnych różnic, które w obrębie tekstu istnieją. Tak na przykład było w portrecie artysty w wieku młodzieńczym, no gdzie właśnie każda z części była napisana trochę innym językiem, tak, ze względu na wiek i lokalizację, powiedzmy, na ścieżce edukacji głównego bohatera. No właśnie, z tej dynamiki, którą widać w języku, nie było znać. Czy, no nie wiem, mamy teraz wysyp nowych przekładów literatury z południa Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie też ta różnorodność języków, tak, i dialektów jest spora i właśnie nowi tłumacze tych tekstów, tak jak Michał Kłobukowski wspomniany już wcześniej, ostatnio Carson McCullers na przykład wyszła, opowiadanie Carson McCullers, czy jakiś czas temu Flannery O'Connor tłumaczona przez niego, właśnie on na to bardzo zwraca uwagę, na tę różnorodność, podczas gdy we wcześniejszych przekładach właśnie można w tych pisarkach Carson McCullers czy Flannery O'Connor zobaczyć kogoś, kto nie przywiązuje specjalnej uwagi, mówię o polskiej wersji tych tekstów, kto nie przywiązuje specjalnej uwagi do jakiejś, nie wiem, dialektalności, powiedzmy, czy kolokwializmów. Tego tam prawie w ogóle nie ma. Po polsku te teksty mówią właśnie polszczyzną uładzoną. Myślę o przekładach Marii Skibińskiej. No tutaj przed chwilą mówiliśmy o Tolkienie, to ja tutaj, nie, broń Boże, nie będę wchodził na pole, Kaja jest specjalistką, ale jeżeli chodzi o przekłady Flannery O'Connor, Marii Skibińskiej, to miałbym dużo zastrzeżeń właśnie pod tym względem. Znaczy to się bardzo ładnie i dobrze czyta, za to jak się zajrzy. To się czyta trochę tak, jak gdybym się poddała korekcie i pozwoliła
miłe ja wygłaskać, może, bo to rzeczywiście tak. Chodzi o pewne wygładzenie, które może dla czytelnika być całkowicie niedostrzegalne. To znaczy czytelnik, jeżeli nie skonfrontuje tego z tekstem pierwotnym, to dostaje utwór, któremu właściwie trudno coś zarzucić. To znaczy on się czyta, jak to mówimy. Poza tym, że wszystkie postaci mówią językiem tłumacza. Tak, no tylko właśnie to trzeba wiedzieć o autorce, prawda? Trzeba mieć to pojęcie lektury anglojęzycznej albo innego przekładu właśnie. Dlatego niezwykłym doświadczeniem jest lektura tego tomu właśnie opowiadań Flannery O'Connor zebranych, bo tam są zestawione przekłady Michała Kobukowskiego, nowe, to znaczy rzeczy, których wcześniej nie było i właśnie istniejące Mary Skibniewskiej. Naprawdę to jest, proponuję wszystkim Państwu, żeby sobie zestawić taki jeden tekst przez Kobukowskiego zrobiony, jeden przez Skibniewską i okaże się, że to są dwie różne pisarki po prostu, zupełnie. I właśnie różnica jest w tej chropawości, którą tym razem Kłobukowski, nowszy tłumacz, wydobywa, ratując moim zdaniem tę pisarkę przed zakusami tłumaczki, która chciała, żeby to za ładnie brzmiało. Tak. Tłumaczki, redakcji, no trudno powiedzieć. No oczywiście, ale myślę, że tak, to ale... tłumaczki, tak, rzeczywiście, bo to się tak. Taka polonistyczna poprawność, powiedziałabym, taka... To znaczy tutaj powiedziałbym, doszedłbym jeszcze do jednej sprawy, do tego, że być może tłumacze mają też swoje specjalizacje i może pewien typ literatury bardziej im leży, mówiąc kolokwialnie, niż inny. Wydaje mi się, że akurat literatura południa Marii Skibniewskiej nie... Hobbity, nie leżała. Też, że jeden Hobbity, autor bardziej leży niż... Ja na przykład lubię tłumaczenia Barańczaka, nie wszystkie, bo na przykład nie lubię Emily Dickinson w jego wykonaniu, bo mam wrażenie, że czytam Barańczaka, a nie Emily Dickinson i złapałem się na tym, że uwierają mnie te przykłady w momencie, kiedy Znak wydał wersję z angielską wersją z jednej strony, a z wersją Barańczaka z drugiej i nie doczytałem, bo po prostu nie byłem w stanie przełknąć pewnych decyzji, które się tam pojawiały. Na szczęście Dickinson mamy już w odsłonach bodaj 5 czy 6, więc można poporównywać. Tak, zdecydowanie. Ja tutaj, bo też wspominaliście o tym wyłuskiwaniu właśnie głosu pisarki, który został gdzieś tam zamaskowany przy okazji decyzji tłumaczki czy tłumacza, ale mamy też zmianę myślenia jakby związaną z czasami, w których żyjemy i też wątki związane, nie wiem, z cenzurą na przykład, autorów, którzy myśleli inaczej, nie wiem, 70 lat temu. Ostatnio była ta głośna sprawa z Rolandem Dahlem, którego brytyjski wydawca chciał cenzurować ze względu na słowa, które padają w książkach typu bodajże Gruby, bodajże, tam było chyba. Tak, nie tylko chciał, ale ocenzurował. Tak, bo to wyszło w dwóch wersjach, tak, że mamy wersję do wyboru. Mamy też, wiadomo, słowa, które no, w dzisiejszych czasach no, jakby mają zdecydowanie negatywne znaczenie, w sensie, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. I jak się tłumaczka odnajduje przy okazji właśnie powrotu do takich tekstów? Myślę, że dosyć koszmarne musi być tłumaczenie na przykład Faulknera na nowo. Biorąc pod uwagę też... No ono się chyba szykuje. Tak, się szykuje na pewno będzie, światłość w sierpniu, ale to tak. Robi chyba Jacek Denel. Piotr Tarczyński. Piotr Tarczyński, tak, tak, Tarczyński. Tak. Ale Jacek Denel chyba też tłumaczy... Też coś robi, tak. Wściekłości wrzask bodaj, ale tak, nie chcę skłamać teraz. Tak. No, ja nie w roku mają być obie w każdym razie. Ja nie mam jeszcze doświadczenia Faulknera, ale mogę awansem tylko powiedzieć, że będę musiał się z tym zmierzyć, ponieważ, i to chyba też można już powiedzieć, że Państwowy Instytut Wydawniczy szykuje kolejne wydanie, czy nie kolejne wydanie, tylko właśnie nowy przekład opowiadań zebranych Faulknera. Czwórka tłumaczy tutaj, czyli Michał Kłobukowski, wspomniany już wcześniej, Maciej Płaza, Marcin Szuster, ja jestem czwartym do tego brydża i no i właśnie będę musiał się z tym mierzyć, o czym ty mówisz. No myślę, że Kaja już się mierzyła, tak, akurat nie z Faulknerem, ale przy okazji Toni Morrison, o której się często mówi, że ona wyrasta przecież też z Faulknera, to jest jakaś odpowiedź, prawda? Tak. Odpowiedź dana Faulknerowi z wewnątrz tego doświadczenia, które dla bohaterów faulknerowskich są właśnie czymś obcym, tym elementem obcym, który trzeba opisać.
Ja powiem tak, z dotychczasowego doświadczenia przekładowego mam wrażenie, że jest to najtrudniejsza rzecz. Nie mówię o Faulknerze samym, tylko o tym problemie właśnie, o tym aspekcie. Próby uchwycenia języka, który jest sam w sobie złożony z najróżniejszych elementów, prawda, i afrykańskich, i angielskich, amerykańskich najróżniejszych. No nie u Faulknera. No, słucham? Nie u Faulknera, mam nadzieję. No, Faulknera również, no myślę o... Myślisz o afrykańskich naleciałościach? No tak, oczywiście, no, tak, tak, mówię o języku, którym mówią postać czarnoskóra u Faulknera. Myślałem, że mówisz o Toni Morrison. Nie, no u Toni Morrison jako właśnie odpowiedzi. A jej nie będziesz słuchać. Nie, jej nie będę, nie, myślę szerzej o próbie właśnie uchwycenia w polszczyźnie języka, który w polszczyźnie no, nie istnieje, który trzeba wymyślić na nowo, ale zrobić to tak, żeby on nie brzmiał, żeby on nie był zabawny, żeby to nie był Kali, prawda, żeby to nie był Sienkiewicz, tylko żeby on miał swoją właśnie i jakąś i barwę, i jakąś godność, i prawda, giętkość. Ale żeby był poprawny politycznie, bo rozumiem, że do tego zmierzało pytanie Gabriela. No, ja wystawałem w inną stronę, ale... Nie. Czy ja w ogóle wyznam, że ja nie znoszę tego określenia, poprawność polityczna, bo ono jest takim... Czy ma być inkluzywny? Znaczy, to tak, bo to bardzo często to jest taki sposób na skreślenie zmian, które, albo przynajmniej dyskusji, bo bardzo często to przecież to nie jest żadna cenzura, to nikt nikomu nic nie każe, to nikt nie pali poprzednich wersji. To jest zaproszenie do dyskusji, być może takiego trochę otwarcia się na świadomość, że słowo ma moc, że nazywanie to też jest rodzaj relacji władzy, więc jeżeli ja będę się upierać przy tym, że ja decyduję, jak ktoś będzie określany, no to już jest w tym coś, cieszę się, że odchodzimy od tego przynajmniej częściowo, a określanie tego wszystkiego takim lekceważącym machnięciem ręki, że to jest poprawność polityczna, no nie zgrzyta mi to, tak szczerze powiem. To, znaczy, jeśli chodzi o te zabiegi, o których wspominałeś, czyli o zmiany, no bo to jest prześmieszne, znaczy to smutno śmieszne, to tu się zgodzę, bo to jest zupełnie inne, uważam, że to jest zupełnie inna rzecz, czyli rzeczywiście tam chodziło o usunięcie słowa gruby, albo nawet, już po prostu wyszukiwanie, wyłuskiwanie, co by tu. Jakby nikt tutaj nie kwestionuje, że sposoby, na które możemy się poczuć źle, urażeni i tak dalej, no to jest ich mnóstwo. Niemniej tego typu ingerencja w tekst autorski, tak, bo to nie mówimy tutaj o przekładzie, bo to jest zupełnie, to jednak ja bym tutaj oddzieliła, bo to przekładając zawsze podejmuje jakąś decyzję, zawsze będzie to odejście. Natomiast tutaj zmiana oryginału, to nie w tym rzecz. Ja zgadzam się z wszystkimi osobami, które proponują nie zmieniać, ale o tym rozmawiać, dyskutować. To jest trochę taką analogię tutaj widzę przy też takim szerszym zjawisku, gdzie dyskusja na temat tego, czy usuwać pomniki w Brighton bodajże, w wielu, wielu miastach na całym świecie, osób, które handlowały ludźmi w wieku XVIII, XIX i stoją teraz na cokole, ludzie, którzy zbudowali majątek na handlu ludźmi. I co teraz zrobić? Czy usunąć ten pomnik, czy... Co da usunięcie? Nie wymarzę z historii, nie wymarzę cierpienia. Zostawić z odpowiednią informacją. I to jest jakby to przez analogię to jakbyśmy to mieli samo. Zrobić taki rewizjonizm, to musielibyśmy wrócić do piramid i usunąć symbole totalitaryzmu na przykład ze starożytnego Egiptu. To nie ma końca. To jest zamykanie nie, taka oczu na natomiast no, świadomość dzięki temu właśnie, że na przykład taka, nawet te głosy oburzone pozwalają się też skonfrontować, ja zawsze uważam, że jest zdrowe, skonfrontować się z osobami, które nieco inne mają zapatrywania. Nawet jeżeli własnych nie zmienimy, no to przynajmniej się... To jest tak jak przewietrzenie z zatęchłego pokoju. No po prostu się czasami warto zorientować, że są ludzie spoza naszej bańki, którzy myślą nieco inaczej. W przypadku dzieł, tak, czy tego jakby oryginału, to faktycznie no zostawmy jak jest, tak. To tutaj nie mamy... Zresztą szczególnie dotyczy to osób nieżyjących, no nie no, nie, czy mamy prawo, tutaj wchodzi jeszcze do tego etyczna strona, czy mamy prawo ingerować do tego stopnia w te teksty. W przekładzie
To jest za każdy kolejny przekład, to jest decyzja, to jest moja decyzja, czyli jakby już, żebym nie wiem jak się starała, zawsze odchodzę, zawsze jest to przefiltrowane przez moją interpretację, przez moją wrażliwość. To nie jest tak, że ja narzucam swoje poglądy, ale też to jak odczytuję tekst, wynika z tego, jak widzę świat. Więc to zawsze będzie, to jest troszkę coś innego i na przykład czy użyję danego określenia, czy nie, no to już zależy od mojej decyzji. Ciekawe, co zrobilibyśmy w takiej sytuacji z przekładami Biblii na przykład. Znaczy myślę, dowiecie o jakiejś ingerencji takiej, ja też nie lubię poprawności politycznej, no ale nie wiem, czy da się zrobić inkluzywny przekład Biblii? No pewnie nie, znaczy myślę, że jakieś działanie, taki rewizjonizm, o jakim mówisz, jest chybiony. Wiesz, jeżeli przyszłe pokolenia będą czytały Roalda Dahla w tym drugim oryginale, bo wiesz, to jest też oryginał, tak? Tam nie tylko wydawca, ale spadkobiercy zadziałali. Z Beckettem się wydarzyła podobna sytuacja, tylko nie zupełnie chodzi o przekład. No, Teatr Uniwersytecki w Groningen, no, ile dobrze pamiętam, rozwiązał umowę z jakimś irlandzkim reżyserem, dlatego że ogłosił nabór do sztuki, miała być wystawiona przy tym uniwersytecie w miejscowej obsadzie, ale zaproponował, znaczy nabór dotyczył tylko mężczyzn. No tak jak jest u Becketa, no, czekając na Godota, bo o tej sztuce mówimy. No ale to się okazało z jakichś powodów niepoprawne politycznie, no, użyję tego określenia, bo nie mam lepszego. Reżyser bronił się też tym, słusznie zresztą, że Beckett, jak wiecie, zostawił po sobie bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu grania swoich sztuk i tak dalej. I one jakby obowiązują, no, tak jak copyright przez 70 lat, więc właściwie tu nie ma wyjścia. No. Znaczy, można byłoby to zrobić, ale jakby łamiąc te zasady, co się wiąże z prawnymi konsekwencjami, czyli z jakimiś grzywnami czy niemożnością grania sztuki w ogóle. No i tu wydaje mi się wchodzi, znaczy ja uważam, że w sztuce można wszystko. Że to jest dziedzina, w której możemy robić wszystko to, czego nie możemy robić w normalnym życiu. No. Możemy fruwać, możemy zabijać smoki, możemy ratować królewny, możemy się zamieniać, możemy, nie wiem, posiadać sztukę bilokacji i tak dalej, i tak dalej. No taką mam trochę freudowskie podejście do sztuki. Więc można to robić, no, chyba, i może nawet to jakieś artystyczne konsekwencje przynosić pozytywne, chociaż tu mam spore wątpliwości, bo dla mnie motywacja ideologiczna czy polityczna kłóci się trochę z ideałem sztuki, no przynajmniej tak jak ja ją sobie wyobrażam. Lubiłbym oddzielać te sfery, choć to oczywiście nigdy do końca nie jest możliwe. Właściwie wszystko, co robimy, mówimy, piszemy i tak dalej, jest jakoś nacechowane i obciążone tymi sferami życia. No, jesteśmy też ich produktem w jakimś sensie. Ale osobiście staram się praktykuję, próbuję oddzielać je najbardziej jak mogę, no wtedy kiedy pracuję, czy jako tłumacz, czy jako autor utworów oryginalnych. Tu dochodzimy też do jeszcze jakby jednego problemu, mianowicie, pewnie chciałeś też o to zapytać, mianowicie o, to nie ma już chyba nic z cenzurą wspólnego, ale o taki rodzaj upraszczania dawnych tekstów. Ja nie bez kozery wspomniałem tego pana Tadeusza dzisiaj. No, pierwszy przykład się pojawił przy okazji bodaj w jednej rzeki Żeromskiego czy Przedwiośnia, tak, które zostało na potrzeby współczesnego czytelnika spreparowane przez jednego z bohaterów Rejsu zresztą. Jak wiemy dobrze, pana Dobosza, i rozpętała się tam wtedy właśnie dyskusja na ten temat, tak? Czy można upraszczać, uwspółcześniać oryginalne teksty starszych autorów, tak?
Trochę żartobliwie odniósł się do tego Krzysiek Bartnicki ostatnio, pisząc Garutko Sobotniej Nocy, czyli taką wariację na temat pieśni świętojańskiej o Sobótce Kochanowskiego. No ale, ale to jest jakby nieco, nieco inne działanie. Znaczy ja oczywiście myślę, że można to robić. No. Czy to jest dobre, czy to się komuś podoba, jaki to ma cel. Nie wiem, sądzę natomiast, że przyjdą pewnie takie czasy, kiedy język Żeromskiego stanie się zupełnie nieczytelny. No. Tak jak nie wiem, starogrecki dzisiaj no, jest językiem znanym tylko właściwie specjalistom zajmującym się antykiem, więc z Eurypidesa czyta się raczej pisanego współczesną grecczyzną, tak, w takich wydaniach. To jest możliwe. No, angielszczyzna może nie jest najlepszym przykładem, ta współczesna, bo Szekspir właściwie pisał już takim angielskim, który każdy dzisiejszy użytkownik angielskiego odcyfruje. No. W najgorszym razie przy pomocy słownika, to jest elżbietańska angielszczyzna oczywiście, ale już właściwie współczesna, no ale angielszczyzna, nie wiem, Elfrika już tam średniowieczna jest językiem nieposiężnym, no jeżeli chcemy czytać teksty tamtych autorów, to one muszą być jakoś uwspółcześnione. Więc patrząc z perspektywy to takiej dalszej czasowej, to pewnie jest nieuniknione w końcu. Prawdopodobnie nasz język, nasze rzeczy przekładowe i nieprzekładowe, za jeżeli przetrwają i tak dalej, za jakiś czas no, zostaną spreparowane po to, żeby późniejsi użytkownicy mieli do nich dostęp. I jakby zgodziłbym się na to wszystko pod warunkiem, tak, że zostaną też zachowane te oryginalne teksty kultury. No, tego na szczęście nam nikt nie zabiera. To jest w dyskusjach często myślę, że ważne, żeby to wybrzmiało, tak, to, że powstaje nowy tekst. To znowu Ania z Zielonego Wzgórza jest tego koronnym przykładem. I przeurocze zarzuty pod adresem Ani Bańkowskiej, tłumaczki z ogromnym doświadczeniem, ale też nie nastolatki, że tak to ujmę. No, to myślę, że sobie doskonale radzi z odbijaniem tych wszystkich rzeczy, tak, które tak, lecą, rzeczywiście leciały w jej stronę. Natomiast padały pod jej adresem zarzuty, że się młoda chce wykazać. No, że zamordowała na Manię. Nikt nie zabiera, to tak, nadal to zostaje. To jest cały czas, to nie jest tak, że teraz nagle, to taka orwellowska wizja w zasadzie obowiązuje, że teraz nagle wszyscy tylko i wyłącznie ten. Nie, tam można sobie sięgnąć. No, to... Krzysztofie, bo widzę, że tutaj też chciałbyś coś dodać. Coś bym dodał jeszcze do tego cenzurowania wcześniej, bo to mnie ciągle jakoś nurtuje. Tak sobie układam sobie w głowie taką wypowiedź, że żaden fragment dzieła literackiego nie jest prostym sądem na temat świata. Nigdy. Prawda? Żaden. Jeżeli mamy do czynienia z dziełem literackim. Czyli broń Boże, kiedy mówi jakaś postać, to nie jest to sąd na temat świata, chyba że jest to sąd tej konkretnej postaci, często w oczach tego konkretnego narratora, który przecież nie jest żadnym często wyznacznikiem norm moralnych, ani prawda, jakiegoś często właśnie sensem dzieła literackiego jest to, że my mamy zobaczyć w narratorze kogoś złego, prawda? Prawda? Mamy właśnie dostrzec to skrzywienie odbioru świata właśnie w tym, jak on używa języka i że używa pewnych słów, tak? To ma nas jakoś uderzyć. I teraz myślę, że cenzurowanie takich fragmentów literatury byłoby właśnie jakąś interwencją, no nie w prostą wypowiedź na temat świata, tylko w niezwykle złożoną, wielopoziomową wypowiedź, która ma różnego rodzaju umotywowanie estetyczne. No więc to robi się sprawa z tego bardzo złożona. Ja myślę, że tłumacz powinien na przykład odmówić przekładu jakiegoś tekstu, z którym się ideologicznie jakoś nie zgadza. I myślę, że to się zdarza. Myślę, że to się zdarza. No i właśnie, że jeżeli jakiś tekst jest rzeczywiście dla nas niekomfortowy, ponieważ no właśnie nic go nie ratuje tam, to myślę, żebyśmy po prostu odmówili. Za to, jeżeli uważamy, że tekst jest
wart tego, żeby się nim zająć, że tekst jest właśnie złożony i dotyczy jakichś spraw, które też proste nie są, no to myślę, że trzeba się z tym zmierzyć i nie w taki sposób, żeby wykreślać jakieś słowo, co ileś tam linijek na jakieś inne, które jest inaczej nacechowane, ponieważ ono jest elementem no, tego języka, którym te postaci mówią. To się dalej komplikuje, prawda? Którą ten autor uchwycił na przykład sprzed 100 lat, no nie? To no, też trzeba mieć na no względzie. No właśnie. No a i też bywa tak, że zestawienie tego, co autor sam, czy autorka sami mają do powiedzenia na temat świata z ich utworami, też czasem jest drogą jednak na skróty, bo te utwory mogą być mądrzejsze niż ich pisarze, mówiąc prosto. Bo tutaj Joseph Conrad się pojawił wcześniej i te, cała sprawa niezwykle ciekawa odbioru, tak, recepcji Jądra Ciemności na przykład w Afryce, prawda, przez pisarzy afrykańskich ostatnich kilkudziesięciu lat. Niezwykle ciekawa, ale można by też spróbować, ja wiem, że to jest niemodny termin, jak oderwać, no, oderwać, ale można by spróbować pomyśleć o tym tekście jednak jako znowu, no jednak wielopoziomowym. To ilu tam narratorów mamy, chociażby w Jądrze Ciemności. To już jest pierwsza wskazówka co do tego, że prawda, zanim dojdziemy do tych słów Kurca, to przechodzimy przez ileś warstw. No i teraz co z tym zrobić? Na każdym poziomie tej wielopoziomości, poziomowości wchodzić z korektorskim jakimś ołówkiem, kasować, no to mi się wydaje po prostu niemądre. No. To są dobre intencje, ale uważam, że jest to po prostu zły pomysł. Tak uważam. Ja też tak uważam. Myślę, że do tego się wszyscy zgadzamy, że to, znaczy ja zawsze uważałam, że ja przede wszystkim jestem wobec tekstu, mam moje zobowiązania są wobec tekstu, co właśnie tutaj wyartykułował znacznie płynniej Krzysiek o tym, że autor, autorka, znaczy inaczej, tekst bywa, książka bywa mądrzejsza od osoby, która ją stworzyła. I w pewnym sensie tekst jest autonomiczny, a już na pewno jego interpretacja i to na przykład nie jest dla mnie decydujące, co autorka czy autor piszą o tym, co zamierzali w tekście, jeżeli ja tego no, zupełnie nie dlatego, że narzucam coś, tylko dlatego, że ja po prostu tego nie odczytuję, nie widzę tego w tekście. Jeśli uważam, że jest nieobecny dany element, no to dla mnie decydujące jest właśnie to, że on jest tam nieobecny, a próba przekłamania, bo to byłoby dokładnie to byłaby po prostu próba przekłamania, czyli no to krzywdziło tekst to przede wszystkim. No tak, przekłamania i to w imię jakiejś ideologii, no to talibowie trochę tak postępują z literaturą zachodnią na przykład, no i wymieniam talibów jako pierwszych z brzegu, bo przecież mamy dziesiątki przykładów, no. Współczesnych, starszych, nie wiem, naziści palący książki na rynkach miast. Już gdzieś tam wspomniałem, Ulysses uniknął stosu, albo był nieczytany, albo lekki antysemityzm, którym trąci ta książka, może zniechęcił panów w czarnych mundurach do zajęcia się i tym autorem. No ale to samo robiła, nie wiem, rewolucja bolszewicka oczywiście i tak dalej, i tak dalej. No tego robić nie wolno, jeżeli mamy bronić wolności sztuki szeroko rozumianej, czy szerzej wolności słowa. No. Właśnie jakby literatura no, powinna być tą fundamentalną, jeśli chodzi o wolność słowa, formą wypowiedzi. No. Odwołam się do znanych słów, tak? Nienawidzę twoich poglądów, ale zrobię wszystko, żebyś mógł je głosić. Na tym się opiera. Wspomniałeś, no bo jakby wracamy trochę, tak, znaczy do handlu ludźmi, do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Handel ludźmi wciąż trwa. I kto wie, czy niektórym z tych ludzi, którzy go uprawiają, nie stawia się dzisiaj pomników, tylko jeszcze nie wszyscy o nim wiedzą, czy o tym wiedzą. Ojcowie założyciele wszyscy handlowali ludźmi, byli właścicielami niewolników. Tak?
Znaczy ja bym wrócił tutaj do tego, żeby czytać, żeby tę literaturę czytać, żeby ją tłumaczyć. Nie unikniemy własnego politycznego usytuowania, prawda? Wszyscy jakieś mamy i chyba już wiemy dziś, że jakąś niemożliwością byłoby całkowite wyjście poza nie, ale ono może się zrealizować, nasze myślenie o tekście, na wielu różnych płaszczyznach i to nie musi być właśnie, do tego konkretnie nawiązywałem, do takiego drobiazgowego właśnie usuwania jednego tylko elementu, którym jest słowo, które może w różnych zdaniach znaczyć co innego w zależności od tego, kto je wypowiada i dlaczego, w jakich okolicznościach, jak to jest ujęte, czy to jest właśnie mowa zależna, czy pozornie zależna, co to słowo robi w tekście. Jestem zawsze za tym, żeby tekst czytać i dyskutować o nim. Na przykład prowadzę zajęcia z literatury amerykańskiej ze studentami i czytamy tam przygody Hucka, które jeżeli już mówimy o języku, który można by nazwać dzisiaj politycznie niepoprawnym, to tam jest go mnóstwo, chociaż jest to książka napisana w owym czasie w duchu abolicjonistycznym, w duchu równościowym. Dzisiaj się oczywiście zestarzała, ale zawsze zaczynam takie zajęcia od takiego wstępu. Będą Państwo czytać tekst, który jest dokumentem jakiejś epoki, którego nie możemy dzisiaj przyjąć bezkrytycznie, ale zmierzyć się z nim powinniśmy i zobaczyć go tak, jak on wygląda, a nie w wersji jakiejś ocenzurowanej. Oczywiście ten tekst można też czytać i czyta się go przecież trochę jako Biblię, nie wiem, hipisowską lat 60. White trash, biały śmieć, Indianin i czarny uciekają przez Stany Zjednoczone w poszukiwaniu wolności w połowie XIX wieku. Znaczy w tym sensie to była przecież rewolucyjna jakaś zupełnie, rewolucyjny pomysł, przyjaźń tego rodzaju bohaterów. My mówiliśmy o tym też z Jurkiem Jarniewiczem chwilę przy okazji tego pięciotomowego wydania Twena, tak, bo jakoś weszliśmy na ten temat. I to jest absolutnie oczywiste, to dotyczy też Konrada, to jest produkt też swoich czasów przecież. Tyle, że Gabriel słusznie trochę sprowadzał też wcześniej jakby te rozmowy, padają takie żądania, żeby Murzyn z załogi Narcyza nie nazywał się Murzyn z załogi Narcyza, tylko Afroamerykanin z załogi Narcyza, chociaż to nie był Afroamerykanin, on był po prostu czarny. Nie wolno tego robić, wydaje mi się, dlatego że książka powstała w takich czasach i w takich okolicznościach i w takim kontekście, w którym słowo Murzyn, ono dla mnie właściwie do dzisiaj po polsku nie jest nacechowane pejoratywnie, szczerze mówiąc. Dla mnie bardzo jest. Możemy się nie zgadzać. Tak, ale możemy się tu zgadzać czy nie zgadzać. Dla mnie nie jest, a pamiętaj, że oczywiście w akcie komunikacji jest tak, że i podmiot i jakby obiekt się liczy, liczą się też moje intencje, tak, jako mówiącego. Jako mówiącego podkreślam, a co dopiero piszącego czy tłumaczącego tekst sprzed 100 lat, tak? 100 z górą lat, bo nie wiem, jeśli myślimy o Murzynie z załogi Narcyza, to jest jeszcze hen XIX wiek przecież, na przykład. To jest oczywiście najprostszy przykład, taki powiedziałbym pierwszy z brzegu. Pomijam inne trudności, czym to zastąpić i tak dalej, i kto się za co obraża i kto się za co nie obraża. W gruncie rzeczy wszystkie nasze wypowiedzi mogą być potraktowane jako niechętne, tak, adresatowi. Mówię o płotkami teraz, tak, żeby nikogo nie obrazić, broń Boże. Ale jeżeli dzielilibyśmy włos na czworo aż tak scholastycznie, to może do tego dojść. Brodaci będą się kłócili z gładko ogolonymi, tak jak Gombrowicz pisał, tak? Łysy widzi kędzierzawego, dajcie sobie po mordach, bo się różnicie, tak?
Wydaje mi się, że stąpamy tutaj trochę po cienkim lodzie i że wymagana byłaby pewna ostrożność. Znaczy, tego rodzaju, która nie sprawiłaby, że to wahadło się wychyla tak silnie w drugą stronę, że właściwie zatacza koło i stajemy w obliczu jakichś totalitarystycznych żądań w istocie, które motywowane dobrymi intencjami stają się swoją własną odwrotnością ostatecznie. No. W literaturze bym tego szalenie unikał. To ja bym tutaj widział właśnie pole dla tłumacza, żeby napisać obszerny esej dotyczący języka tej powieści. To ktoś krytycznego. Ktoś chyba coś zrobił takiego, ja nie pamiętam teraz autora przekładu, jaka to była książka, ale ktoś ze znajomych wrzucił właśnie na Facebooka taką mini recenzję, gdzie właśnie tam dotyczyło właśnie cenzurowanego słowa na M, które autor przekładu używał, ale zrobił wstęp, gdzie tak doskonale wyjaśnił, o co w tym chodzi, dlaczego nie powinno się tego słowa używać, że to załatwiało robotę. Tylko ja teraz nie przypomnę sobie niestety książki. Znaczy to jest też... To może teraz po prostu zabrniemy w rozważaniu zupełnie gdzie indziej. Natomiast znaczy ja muszę powiedzieć, że się bardzo mocno nie zgadzam z wieloma punktami, no ale to na tym to polega, że mamy rozmaite zapatrywania. Cały czas powtórzę, że jakby to nikt nam nie zabiera starszych przekładów, nikt nam nie zabiera innych przekładów. I ta wolność w sztuce, bo przekład przecież sztuką też jest, jednym z jej elementów jest też gotowość przyjęcia krytyki, bo tutaj nikt nas przecież nie stawia, znaczy dlatego tutaj ostrożna byłabym z tym takim porównywaniem do totalitaryzmu, bo nikt nas przed szwadronem nie stawia i po prostu jeśli podejmujemy jakieś decyzje, to też siłą rzeczy one mogą się spotkać z recepcją bardzo negatywną i jeśli chodzi o tą w cudzysłowie ideologię przy takich wyborach, bardzo często też staram się wychodzić z założenia, że decyzja co do tego, co jest do przyjęcia, co nie, należy do osób określanych danym mianem. I niezależnie od moich intencji, jeżeli, to trochę tak jakbym się uparcie zwracała do kogoś z innym imieniem, mimo że poproszona, żebym tej formy nie używała, chociaż to jest dużo łagodniejszy przykład, tak, bo tutaj też znowu wchodzimy na to, że to nie wszyscy byli przedmiotem wielosetletnich systemowych prześladowań i tak dalej. Więc jakby to jest jakby jedna rzecz, a druga to jest taka, że jeśli w tekście dane słowo obraźliwe ma pełnić funkcję taką właśnie obraźliwą, no to na litość boską, no ono musi zostać. To też znowu wrócę do mojej Toni Morrison, która przecież absolutnie jedną z najważniejszych figur, ikon takich właśnie wolnościowych i antyrasistowskich i jak najbardziej jest, ale w jej książkach N-word występuje w określonej funkcji. Przypomniałem, ostatnio wróciłem sobie do Sunset Limited Cormaca i tam jest taki fragment, który mówi właśnie Black, grany w ekranizacji przez Samuela L. Jacksona na temat bycia w więzieniu. I tam właśnie chyba White mówi o tym, że o ludziach koloru, czy coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało. Natomiast w polskiej wersji to brzmiała odpowiedź, że tam nie było ludzi koloru, czy Afroamerykanów, tam była po prostu banda czarnuchów, mówiąc dosadnie. Więc i to mi się przypomniało trochę mówiąc w kontekście tego, co powiedziałaś na temat obrażenia, no nie? No to mamy z jednej strony, że to jest obraźliwe, a z drugiej strony mamy tutaj człowieka z grupy społecznej, która siedziała w więzieniu, która używała takiego języka, no nie? Więc też nie możemy mu zabrać tego słowa. Oczywiście, że tak, to jest podstawa przekładu, że muszę zostawić co jest. Tylko słuchajcie, to też się zmienia, słowo Negro na przykład nie miało kiedyś pejoratywnego zabarwienia, nabrało go z czasem. Nie mówię o słowie nigger, bo to jest drugie N-word. Ja tłumaczę bardzo wielu czarnoskórych autorów akurat. Ostatnio i zresztą mam aktualnie na warsztacie taką książkę. I ilekroć ich tłumaczę, oni oczywiście o sobie mówią tam bez przerwy. Nigger, zresztą akurat autorem tej książki jest jeszcze do tego transseksualista, który trafił do więzienia jako mężczyzna, a wyszedł z niego jako kobieta.
Więc mocno jest ta powieść uwikłana w, właściwie w to, o czym rozmawiamy też teraz trochę. No. Wychodzi po długim okresie z więzienia ta bohaterka i próbuje się odnaleźć po 20 paru latach w świecie naszym, no, dokładnie w 2015 roku. Ale to ja myślę o zabiegach, znaczy o pewnych wymogach, których ja nie toleruję. To znaczy uważam, że w sztuce można wszystko. Ale nie obsadziłbym czarnoskórej aktorki w roli Anne Boleyn, no, w serialu historycznym. To jest fałszowanie historii po prostu. No. I chyba, że traktujemy ten serial w sposób no, formalny, powiedzmy. Tak? Jeżeli natomiast ktoś uważa, że w ten sposób opowiada historię Henryka VIII i jego czasów, no to wydaje mi się, że popełnia... Latami czernione twarze aktorów odgrywających Otella cię nie... Słuchaj, nie, ale mówisz o Alu Jolsonie i Minstrelach, o tym, o to ci chodzi? Nie, ale wiesz, Kasia, to w Teatrze Elżbietańskim rolę... No, właśnie. No, tak. Ale Maćku, no powiedziałeś, że w sztuce wolno wszystko, co możesz obsadzić. Tylko jeżeli to robisz udając, że opowiadasz historię Anne Boleyn, to nie powinieneś tego robić, bo mówisz nieprawdę. Tak? Jeżeli Dukaj przepisuje Konrada na swój sposób, to robi to uczciwie w tym sensie, no, że pisze, to nie jest przekład, tak? Robię, to jest moja interpretacja Jądra Ciemności. Nie przekłamuję niczego, bo ja go tak widzę, tak? Ale to są dwie różne rzeczy. No, tu ktoś próbuje, ty wiesz jak było, tak? Ale wielu ludzi nie wie. No. Ale skoro mamy do czynienia z utworem fikcyjnym w jakiś sposób, którym każdy jakiś utwór, który wkłada w usta postaci historycznych jakieś dialogi, no to jest to już fikcjonalizacja, jest to jakieś, prawda? No to wtedy... Słuchaj, no tak, ale to jest też problem, który właściwie poruszyłeś wcześniej, mówiąc o stosunku literatury do rzeczywistości. No, w tym sensie właśnie być może dlatego cały spór nie powinien mieć miejsca, tak? Bo to są quasi-sądy. No. Każdy sąd wypowiedziany w literaturze dotyczący świata jest tylko quasi-sądem, nie jest... No właśnie, a wtedy, wiesz, no, nie można mówić o rasizmie, nie można mówić o obrażaniu grubych, niskich, wysokich, rudych, niewidomych i tak dalej, katolików czy muzułmanów, no bo mamy do czynienia z quasi-sądami. Tak? Jeżeli mówię, że Pegas był skrzydlatym koniem, to mówię prawdę w tym obrębie, ale jeżeli powiem, że był skrzydlatą krową, no to moim zdaniem robię trochę coś takiego, jak obsadzając, nie wiem, no, Azjatę w roli Henryka VIII na przykład. To, no. Ja się tu nie zgadzam. To jest innego rodzaju. Myślę, że tu możemy zrobić osobną dyskusję za rok na przykład. Tak. Natomiast ja spotkałem się z taką ładną ideą, która mówi o tym, że aktor jest przezroczysty. Nie ma koloru skóry, nie ma osobowości w tym momencie, kiedy wychodzi na scenę, więc powinniśmy go postrzegać jako postać, którą odgrywa. Dopóki w galeriach, w podręcznikach historii nie zaczną zastępować wizerunki opisów. Cała nasza rozmowa świadczy o tym, że tak nie jest. To jest trudne wymagać od wszystkich, żeby wszyscy ludzie nagle postrzegali jakby tę rzeczywistość, którą mamy przez pryzmat, że widzę serial, jest aktor czy aktorka, który no, różni się od postaci historycznej i żeby mieli tą świadomość, że nie, no to jest aktor, to jest przezroczysty. Anna Boleyn nie wyglądała wcale jak szereg aktorów, które ją odgrywały. Ale tutaj bym może uciął ten temat. Może Krzysztof chce coś... Ja chciałem tylko powiedzieć, że mówiłem o literaturze, że te moje sądy dotyczyły jednak rzeczywistości literackiej,
a nie na przykład rzeczywistości filmowej, gdzie wydaje mi się sprawa się komplikuje wielokrotnie ze względu na właśnie elementy wizualne, na to, że tam ludzie, którzy zaczynają odgrywać pewne role, to wszystko się robi znacznie bardziej tam złożone. Więc ja mówiłem o literaturze. Ja podałem ten przykład, wiesz, filmowy tylko dlatego, żeby podkreślić, że wydaje mi się, że to jest ten sam mechanizm. No. Tutaj na pewno ciekawa dyskusja była dookoła Kleopatry Netflixowej, bo tam też się nawet oparło to o to, że sami Egipcjanie wystosowali pismo do Netflixa, że to nie jest zgodne z rzeczywistością historyczną, że oni składają protest i tak dalej, i tak dalej, ale to zostawmy sobie na... Znaczy, plus i minus naszych czasów polega na tym, że mamy platformę do wypowiedzi. Tak. I czasami głos jednej czy dwóch osób zyskuje jakby w funkcję trochę tak jak dawniej list otwarty tysiąca specjalistów. Są to bez wątpienia tematy, które będą nas rozgrzewały przez najbliższe lata i będzie ta dyskusja trwająca. Na czym, do czego dobrniemy, to wszyscy myślę, że z ciekawości będziemy obserwować. Natomiast ja bym was na sam koniec jeszcze zapytał o właśnie wasze nadchodzące przykłady, rzeczy, które jeszcze kiedyś ukazały. Tutaj Krzysztof ma taką ciekawą książkę Johna Cheevera, która jest z jednej strony, tam jest trochę tekstów, które będą na nowo przełożone, bo one się ukazały w kilku wyborach wcześniej, natomiast część będzie nowa. Mówiłeś też o Faulknerze. Czy coś jeszcze jest innego, czy możesz opowiedzieć? Tak, jest jeszcze jedna powieść Johna Bartha, której wcześniej nie było. Bart już dzisiaj pojawił, bo Maciek tłumaczył Opowiadać dalej, które się niedawno ukazało po raz drugi. Państwowy Instytut Wydawniczy wyda już chyba w przyszłym roku taką powieść Chimera. Powieść, właściwie nie powieść. Właściwie trudno sklasyfikować ten tekst. To są albo trzy nowele, tak, czy krótkie powieści, jak to Bart nazywa, albo jeden taki rzeczywiście hybrydyczny stwór. W każdym razie eksperymentalna powieść Bartha, powiedziałbym z jednego z najlepszych okresów jego twórczości. Dziwne, że ona się u nas nigdy nie ukazała, bo bardzo dużo utworów Bartha u nas jest. Właściwie powiedziałbym, że wszystkie najważniejsze, oprócz tej Chimery, tak mi się wydaje. Więc cieszę się bardzo, to było marzenie moje zawsze, żeby Bartha tłumaczyć i ono sięga przynajmniej tego poprzedniego wydania Opowiadać dalej, które czytałem lat temu, 20, trochę mniej. 23 chyba. O, więcej, jeszcze gorzej, w przekładzie Maćka. No więc Barth na pewno, to o tym mogę mówić, o innych chyba jeszcze nie mogę mówić. Ale ten Cheever to jest ciekawy przykład, bo rzeczywiście to są opowiadania Cheevera, dodajmy, takiego realisty amerykańskiego, ale właśnie czy on jest realistą? Wejdę jako czytelnik na sekundkę w słówko, tak. Bo miałem okazję przeczytać dzięki tobie dwa fragmenty tego zbioru. Jest na co czekać, zdecydowanie. No, właśnie została książka ogłoszona, we wrześniu będzie, nie wiem jaka data dokładnie, ale we wrześniu powinna się ukazać. Więc to jest wybór opowiadań Cheevera, który jest uznawany, wydaje mi się słusznie, za jednego z najwybitniejszych twórców krótkiej prozy w Ameryce. Wyboru dokonał Julian Barnes, co jest też ciekawe, czyli mamy ogląd Cheevera oczami innego pisarza. I Cheever u nas ukazywał się, jest bardzo rozproszony, jest kilka takich zbiorów, właśnie nie wiem czy to w korespondencji wspominaliśmy o tym, takie zbiory o może niezbyt dzisiaj atrakcyjnych tytułach, jak Cnotliwa Klarysa na przykład, no nie wiem, czy... Znaczy w pewnym momencie by się to mogło sprzedać. Może, no nie wiem, czy to jest tytuł, który rzeczywiście dzisiaj nas by bardzo porywał. Chociaż to, tak, to akurat jedno z tych opowiadań, które uważam słusznie nie weszło do tego wyboru Barnesa. Tak, za trzy przynajmniej wybory opowiadań, które się nie pokrywają właśnie z tym. Czyli część tego już było, zaglądałem do tych przekładów, kilkoro tłumaczy się tym zajmowało. Była to bardzo ciekawa przygoda, uważam, z literaturą amerykańską znowu. Znowu mówię, bo ja właściwie tylko literaturą amerykańską się zajmuję, prawie. No ostatnio afrykańską również, czy afrykańsko-brytyjską, ze względu na Abdulrazaka Gurnę, ale poza tym właściwie siedzę w Ameryce, więc znów tam jestem. A z kolei noblista też na jesieni, druga, ta tak, chyba w październiku, wcześniejsza, tak, która o Bookera się otarła, czyli Raj. To już chyba też można... To już mówiłeś w zeszłym roku. Tak, mieliśmy zgodę. To się wydało. Wydawnictwa Poznańskiego na to, żeby o tym wspomnieć. Tak, to właśnie jest na ukończeniu i jesienią powinno być.
Kaju, u ciebie umiłowano Toni Morrison na pewno we wrześniu? U mnie to jest chyba wrzesień, tego nie jestem pewna. Mi to mówiono 3 razy, ale zapomniałam, wyznam od razu. Tak, i to jest nowa wersja przekładu, gdzie tu już chyba był pierwszy raz, kiedy przeczytałam świadomie przekład już istniejący przed przystąpieniem do pracy. I tutaj chyba też mogę powiedzieć, że to największe rozbieżności z dotychczasowo, bo tych kilka mam już na koncie takich jakby powtórnych tłumaczeń. Tu chyba największe rozbieżności widzę w stosunku do tłumaczki, która zajmowała się tym tekstem w latach 90. chyba. Tak, i to jest chyba, to jest w tej chwili, znaczy zawsze książka, którą akurat tłumaczę, jest jednocześnie moją najukochańszą i najbardziej znienawidzoną, ale umiłowana nomen omen, chyba tą umiłowaną pozostanie na bardzo długo, bo to jest naprawdę, ja czuję się ogromnie wdzięczna losowi za to, że mogłam się tym tekstem zająć. Jest to przepiękna, na wielu poziomach działająca powieść i tutaj z każdym słowem zmagałam się, ale i cieszyłam się każdym słowem. A na przykład z zupełnym przypadkiem odkryłam już w trakcie pracy, wyjdzie za bodaj 2 tygodnie w czarnym, taki reportaż True Crime o potworze z Florencji. I to jest ostatnia rzecz, którą bym podejrzewała o to, że będzie wydana kilkakrotnie w kilku przekładach, ale tak, okazało się, że w latach, jakoś tak całkiem niedawno nawet wyszła z taką, ostatnio dostałam okładkę tego tekstu z takim, no bardzo lata 90. to jest, bo to są takie krwawe ręce, to jest no reportaż. Zawisło Phantom Press. Jakiś, tak, bardzo, bardzo w tym stylu, że takie wszystko jest strasznie krwawe, tam się można spodziewać, a całkiem udany tekst. I ja dopiero w trakcie pracy się zorientowałam, że to już wyszło po polsku jakiś czas temu, także to dołączyło do mojej listy tych powtórnych, czy też po którychś tam tekstów. Z innych ciekawostek to tak chyba jeszcze Pulitzera tłumaczysz. Demona? No, tak, Demon Copperhead, tak. Z niespodzianka, bo wpłynął do mnie sprzed Pulitzera. W momencie, kiedy jeszcze nie było o tym wiadomo i nie zdążyłam się zdenerwować, może tak. To jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo długa, więc wiem, że już będę spóźniona. To jest deadline, rzecz względna. To jest taka południowoamerykańska, powiedzmy, wariacja na temat Davida Copperfielda, także jest Demon Copperhead w tytule. I oczywiście sam tytuł już 3 bezsenne noce i zostaje taki, jaki jest, więc zdradzam tutaj spoiler. Tak. Przełożysz tytuł? Najróżniejsze miałam pomysły, ale ostatecznie zostaje. Nie, najróżniejsze tam się tak pojawiały. Koprychedy, kopryłby i ale no zostaje tak, zostaje i będzie jesienią. Tak, też chyba poznańskie już się pojawiło. Nie, to znaczy poznańskie wydawnictwo, ale nie poznańskie wydawnictwo, w sensie filia. Wydawnictwo filia, tak. To no też się zdziwiłam, tak. Wydawnictwo, które wydaje Mroza na przykład. Ale też też tak. I tutaj redakcyjnie też jestem spokojna, bo to Dobrze. Maćku, jeżeli chodzi o ciebie, to z kolei Nostromo od Josepha Conrada. Nostromo w październiku, tak. Gdzieś tam się odgrażałeś, że to jest też nowe odczytanie w tej powieści. Wiesz co, to nie mnie to oceniać. No. Może trochę, no. Na ile Konrad pozwala. Może trochę tak. No. Posłowie do tego napisał Michał Komar, właśnie je czytałem, bo nie chciałem tym razem pisać posłowie do tej książki. Z różnych względów i poza tym mieliśmy tam już kogoś wcześniej, kto się wycofał. Proponuję przeczytać, no, i ewentualnie skonfrontować. Dobrze, zrobimy konfrontację z poprzednim przykładem. Ten wcześniejszy był groźny, bo to Szczepański robił, Jan Józef Szczepański. Współcześnie w latach 80. Chyba jeszcze. No może tak, może w tym moim wydaniu to jest więcej książka o miłości chyba niż była i chyba bardziej polityczna niż była. No. Taka współcześnie polityczna o rewolucji.
Choć tam w oryginale to jest. To jest październik. Kilka lat pracy wychodzi w październiku. Co jeszcze mam na warsztacie, matko? No tego Jamesa Hanahama. To też jest zabawny tytuł. Nobody gave a shit what happened to Carlotta. I to streściłem już trochę Państwu książkę. Ona jest w praniu, więc oddaję w lipcu. Myślę, że się ukaże jakoś na początku przyszłego roku, to Cyranka wyda. Bonostroma wydaje Oficyna. Wychodzi też w sierpniu już chyba w Cyrance kolejny mój czarnoskóry autor gej. Druga jego książka w moim przekładzie, Brian Washington, to się będzie ostatecznie nazywało Parking. No tutaj walczyłem trochę z tytułem. Właściwie nie było wyjścia. Tytuł brzmi Lot po angielsku. A to jest i los, i wszystko, i parking, i diabli wiedzą co jeszcze. Ja proponowałem wszystko, no ale czy to dobry tytuł dla książki? Niech będzie parking, zwłaszcza, że tam myślę, dzieje że się, marketingowo można było to dzieje się jedno czy drugie opowiadanie, to jest zbiór opowiadań, dzieje się to, znaczy dzieją się na parkingu. To jest taka historia o prekariuszach z Houston, bo ten autor jest z Houston. Młody chłopak, już nagrodzony kilkukrotnie i ta pierwsza jego książka, która wyszła u nas, to była jego druga książka i to była powieść, a to jest jego debiut opowiadania pod tym właśnie tytułem, to też wyda Cyranka i to jest sierpień. Dla wydawnictwa literackiego siedzę nad kolejną powieścią Eleanor Caton. To już chyba wspominałeś też w zeszłym roku, że będzie. Bo miałem do niej siadać, ale jeszcze wtedy ani nie było umowy, ani nie miałem tekstu. To oddaję na początku przyszłego roku dopiero, więc bo książka też jest potężna dosyć, z 500 stron, więc to się myślę u nas ukaże gdzieś za rok, myślę jakiś lipiec, sierpień przyszłego roku. I co ciekawe, to jest trochę też historia dotycząca w jakimś sensie no, poniekąd naszej dyskusji dzisiejszej, zwłaszcza jej końcowych partii, dzieje się w Nowej Zelandii i częścią bohaterów, znaczy jedną z grup bohaterów, antagonistów są młode osoby, które praktykują taki ekologiczny sposób uprawiania owoców i warzyw. I robią to tak trochę półlegalnie, czyli tam na przykład wodę podciągają od kogoś albo bez jego wiedzy, albo się włamują na jakieś tam nieużytki i tam sadzą różne fasole i dynie, albo dokonują nielegalnego właściwie takiego trespassing, tam wchodzą na prywatny teren, jak ktoś długo gdzieś tam nie mieszka. A po drugiej stronie stoi miliarder amerykański, który produkuje drony. Mogę powiedzieć tyle. No i dochodzi do konfrontacji i obie strony wychodzą na tej konfrontacji nieciekawie. Dobrze, tutaj mają Państwo pewien wgląd, jakie przekłady warto mieć na oku w najbliższym czasie. To tyle, jeżeli chodzi ode mnie i moje pytania. Czy Państwo mają ochotę zadać jakieś pytanie tłumaczom i tłumaczce? Cóż, zauważyłem, że co najmniej jeden z tłumaczów na tej sali przetłumaczył dzieła McCartneya, to chciałem spytać, jakie to było doświadczenie, ponieważ wiem, że ten autor ma bardzo unikatowe podejście do interpunkcji oraz dodatkowo tego też charakteryzuje się nietypowym stylem. Rozumiem, że pytanie jest do mnie. Ja nawet widzę, wie pan, pewne podobieństwa w podejściu do literatury, chyba przynajmniej w tych powieściach, które ja tłumaczyłem McCarthy'ego, co u Joyce'a. No oczywiście trzeba próbować to jakoś oddać po polsku. Zwłaszcza Satry, taka biograficzna trochę rzecz McCarthy'ego jest bardzo mocno zakorzeniona w Ulyssesie, moim zdaniem. Mało kto to zauważył, zwłaszcza u nas. Wydaje mi się, że Marek Paryż chyba tylko pisał coś na ten temat. Jest to niezwykle trudny autor w przekładzie. No. Znam obie nowe książki Cormaca, natomiast nie czytałem jeszcze tych przekładów, ani Stella Maris, tak, i Pasażer. Pasażera, tak.
To się dopiero co ukazało po polsku, no ale robił to Robert Sudu, więc też autor, który tłumacz, który i wcześniej Kormaka tłumaczył, no i który ma duże doświadczenie. I który więc... też poprawiał To nie jest kraj dla starych ludzi po tej pierwszej fatalnej wersji z Pruszyńskiego. A, no właśnie, no właśnie, no właśnie. To jest fantastyczna rzecz do porównań, naprawdę. Polecam. Więc mogę tylko powiedzieć, że no, był to jeden z bardziej wymagających autorów i tłumaczyłem go z przyjemnością. Zresztą nawiasem mówiąc, to trochę nawiązuje do wcześniejszego pytania Gabriela, bo wydawnictwo literackie właśnie się zwróciło też do mnie z propozycją wznowienia, bo jej już nie pamiętam czego, Sodomy i Gomory chyba, McCarthy'ego. Sądzę zresztą, że nie będzie to jedyne wznowienie. No niestety, niestety autor odszedł niedawno i ukazały się te dwie jego książki, więc myślę, że to też będzie okazja dla, no w tym wypadku WOL-u, bo oni mają prawa do wszystkich w tej chwili jego książek w Polsce. Pewnie będzie jakaś retrospektywa McCarthy'ego. Tutaj pani chyba chciała coś. Do pana dotyczy to Ulyssesa i takie pytanie, czy, bo tu cały czas tylko właśnie taki jakby jedną stronę pracy tłumacza widzimy, czyli praca z tekstem. Natomiast, no takie pytanie, czy pan był w Dublinie, w Muzeum Joyce'a, w domu, w którym się urodził, w Temple Bar, czy pan był w knajpie, w której on chlał z grabarzami, czy atmosferę właśnie, poczucie humoru Irlandczyków, styl życia Irlandczyków, ich śniadania, ich jedzenie, czy to w jakiś sposób wpływa na pracę tłumacza? Czy w ogóle jest potrzebne, bo są różne koncepcje. Ktoś musi poznać klimat, ktoś tylko. Tutaj cały czas poznawałam jedną stronę. Tekst i poprzednie wersje tłumaczeń, przemiany kulturowe, ale w takim leciutkim stopniu z tym czarnym, z tym murzynem, czarnoskóry, jak to ma być, co poprawne, to też wkrótce się okaże. Ale właśnie bardzo często na przykład, ja mam mały dorobek, ale właśnie w tłumaczeniach z francuskiego i na przykład niektórych rzeczy się nie podejmowałam przetłumaczyć, bo mówię, nie znam klimatu, nie znam atmosfery, za mało znam mentalność tam powiedzmy ludzi południa, ale no mieszkałam w Dublinie koło domu rodzinnego Joyce'a, byłam w tych wszystkich instytucjach i tak dalej, ale właśnie. Dobra, Maćku, chyba zdjęcia cię zdradzają trochę. Zdradza mnie może nawet ta koszulka, którą mam na sobie, bo ona pochodzi akurat nie z Dublina, tylko z Zurichu, no ale to też jest miasto Joyce'a poniekąd i też z James Joyce Center. Tak, oczywiście to jest zresztą szeroki temat, znaczy to, czy powinniśmy dotykać tych miejsc, ludzi i to czasów się nie da dotknąć dosłownie, tak, ale można je poznać na różne inne sposoby, czy próbować poznawać. Joyce'a przypadek jest dosyć szczególny, więc żeby nie przedłużać, bo trzymamy tu już Państwa strasznie długo. Powiem krótko, że jest szczególny i że ja, który jestem sceptyczny na ogół wobec tego dotykania, znaczy w reportażu pewnie zawsze, ale w literaturze niekoniecznie. Tutaj dotykałem ile mogłem, to znaczy byłem i w Dublinie, i w Trieście, i w Paryżu i no, jednym słowem jeździłem śladami Joyce'a, byłem na grobie, byłem w domach, byłem w pubach, wszędzie gdzie się dało. Robiłem to długo, wytrwale i sądzę, że to był proces niezbędny, konieczny, uzupełniający do pracy z tekstem, o której pani wspomniała, i do pracy no, przygotowawczej, polegającej po prostu na studiach joyce'ologicznych trochę. No. Tak, no, w przypadku Ulyssesa, tak. Dobra, to myślę, że na dzisiaj zakończymy. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to przy okazji na przykład podpisywania książek można jeszcze chwilkę pewnie zająć. Tutaj
naszym gościom i gościni. Bardzo dziękuję. Krzysztof Majer, Kaja Gucio i Maciej Świerkocki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Następne spotkanie z cyklu odbędzie się 3 sierpnia i będzie w Między wierszami w kawiarni o księgarni i będzie to Irena Makarewicz, będzie literatura węgierska, a z kolei 12 sierpnia będzie Tomasz Gałązka na Łące Kany, więc też warto wpaść, bo będzie na pewno taki fantastyczny przekład książki Tu byli tak stali, który zdziera czapkę z buch, więc do zobaczenia w takim razie. Dzięki za obecność.